Więc mogę powiedzieć kolegom, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyliśmy z kolegą Andrzejem, który faktycznie pełni funkcję kanclerza naszej latającej akademii, a niezależnie od tego adiunkta, bo też wykłada, to po prostu okazało się, że te 10 grup, które było w zeszłym roku, zebrało się z wyjątkiem jednej, ale nie tej, co myśmy myśleli, że odpadnie, tylko innej. Grupa Sokołowska właśnie, do której mieliśmy obawy, że się już nie będzie chciała dalej kształcić, to grupa Sokołowska się jak najbardziej zebrała i nawet była frekwencja całkiem dobra i zaraz muszę sprawdzić. No, 13 osób było. Natomiast nawaliła i to całkowicie grupa Gliwicka. Ona zresztą już przed wakacjami była w nie najlepszym stanie, delikatnie mówiąc. Przede wszystkim była płynność duża i malejąca frekwencja. No i było tak, żeśmy wczoraj przyjechali z kolegą z Wrocławia. W niedzielę byliśmy we Wrocławiu, tam było 13 osób. No i przyjechał jeden człowiek. I to nawet nie z Gliwic, tylko z Raciborza. Koleją się męczył, a z Gliwiczem nikt się nie zrobił. Sądzę, że ta grupa odpadnie po prostu. Ale no, oczywiście niczego nie przesądzamy, nie obrażamy się. Tylko po prostu zapytamy ludzi, czy chcą, czy nie chcą. Jak nie ma być frekwencji, no to o czym mamy mówić. Ale 9 grup ruszyło i no, biorąc pod uwagę dzisiejszy stan naszej grupy warszawskiej, to 88 osób wystartowało, 80, a 9 grup i średnia frekwencja jest około 9 osób. Dziś mamy tak ciut poniżej średniej, ale no ułamek. To jest dobre. Prawdopodobnie jeszcze dwie grupy nam dojdą. Więc my w ogóle się nie martwimy tym, jak jakaś grupa odpadnie. Bo i tak ledwie jesteśmy w stanie podołać. No to tyle. Odnośnie bieżączki, no to dwa słowa wypada powiedzieć. Obecne wybory, no cóż, odniosła największe zwycięstwo milcząca większość. 51 z ogonkiem procent zbojkotowała, uznała, że te wybory ich nie interesują, albo wręcz, że to jest gra z szulerami znaczonymi przez nich kartami. Nie wiem, w jakich proporcjach takie stanowiska, ale jakim takie. Więc to jest największe zwycięstwo, więcej niż połowa. No drugi zwycięzca to jest Palikot niewątpliwie, bo wszystkie inne, proszę zauważyć, mają ciut mniej. Czy właściwie nastąpiło zahamowanie wzrostu wpływów wszystkich innych partii, a nawet minimalne cofnięcie. Proszę porównać z tymi wynikami sprzed 4 lat. Każda z tych głównych 4 partii dostała ciut mniej. A kto się nie rozwija, to się cofa, proszę. A nikogo według mnie jest faszystą. Przynajmniej hasło takie. A ja nie przylepiam nikomu żadnych etykiet. Mnie to nie interesuje. Nie interesuje statystyka. Nie wiem. Obserwowałem go to już. Palikot jest Palikotem. Jak mu tam mówili, że skrajna lewica, to on mówi, że to jest nowa jakość. No rzeczywiście tam są. Proszę pana, czy pan sobie wyobraża faszystowską partię, w której kandydują homoseksualiści, transwestyci? Transwestyci. Sceny już są. Ja nie znam takiej faszystowskiej partii. No przynajmniej hasło było faszystowskie. Zmyłki. Jakie? No faszystowski PiS, czy przykład. No to innych wyzywał faszystów. Używając tych samych haseł faszystowskich, tego samego. Ale jaki? On głównie w faszyzmie się do tego odnosi. A co mówi o faszyzmie? Bo ja nie słyszałem. Dobrze, jeśli tak, to możesz przygotować materiał. Nie, bo ja nie wiem.
U niego to był koktajl. Tak, no, a to, co się najbardziej rzucało w oczy, to nie żaden faszyzm, ani żadna lewica, bo i takie etykiety można przylepiać, tylko tak zwany antyklerykalizm. I z tego punktu widzenia na tym ludzie głosowali. Wynik tych wyborów jest bardzo negatywny. To jest alarm dla Kościoła. W ogóle że idzie w złym kierunku. A jeżeli to weźmiemy, skorelujemy, no to już nie jest polityka czysta, tylko to jest przede wszystkim sprawa naszego Kościoła, więc o tym jak najbardziej możemy i powinniśmy tu mówić. Proszę Was, wyniki badań statystycznych Kościoła, to znaczy uczęszczania do Kościoła, i to mówię o kościelnych badaniach, nie jakichś tam antyklerykalnych, tylko kościelne badania. No tak, w 1989 roku 52% ludzi uczęszczało do Kościoła regularnie. Ile, że 52%? 52. Teraz 40. Czyli istotny statystyczny spadek. To jest jedno. Bardziej jeszcze niepokojąca jest sprawa młodzieży. Otóż, o ile całość ma 40%, to wśród młodzieży tylko 20%. I nawet pytano w ramach tych badań, jaki jest ich stosunek do Kościoła, czy są przeciwko Kościołowi. Młodzież mówiła, że nie. Ciekaw jestem, jak będzie procentowe głosowanie na Palikota według wieku. Bo jeszcze podobno nawet sporo młodzieży na niego głosowało. No ale jaki procent? 23%. W grupie wiekowej 18-25 lat 23% zagłosowało na według tych badań, które ten są. To sporo. Aha, to sporo. 7-letni. To sporo. To jest dzwonek alarmowy dla Kościoła. Teraz w każdym razie 20% tylko średnio uczęszcza, czyli o połowę mniej niż w całej populacji. I na pytanie, jaki jest ich stosunek Kościoła, to większość mówiła tak, nie, my nic nie mamy przeciwko Kościołowi, tylko Kościół jest tu, a my jesteśmy tu. Czyli to jest indyferentyzm, to jest to, co jest najgroźniejsze. Bo ateistę jest łatwiej nawrócić niż agnostyka, człowieka indyferentnego. Bo on po prostu nie na to, co jest strojony. Jaki jest mój komentarz? Mój komentarz jest taki, że pierwszą przyczyną tego jest to, że Kościół się wdał w afirmowanie jednak tego układu politycznego jako całość. No bo odmawiał, żeby nie bojkotować. A w jaki sposób mógł wyrazić swoje przekonania ktoś, kto nie ma zaufania do żadnej z tych partii? No, ja na przykład mówię, słuchałem pilnie tych programów i uwierzyłem wszystkich. A oni się bezbłędnie obrabiali. Ja i wszystkim uwierzyłem i wobec tego doszedłem do wniosku, że nie mam na kogo głosować. A czy mam głosować na to, że będę upieczony czy ugotowany, to dla mnie żadna różnica. Ale oczywiście nikogo nie namawiałem do tego. To jest mój osobisty stosunek. Jak ktoś ma zaufanie do którejś partii, to powinien na niego głosować. Tylko na nią głosować, tylko niech później nie narzeka. Nie ma prawa do narzekania. Więc to jest pierwsza sprawa. Ja Wam mówię, jak długo Wy nie zorganizujecie porządnej, nowoczesnej polskiej partii, to nie ma na kogo głosować. To mówię wprost. No i już powiem otwarcie, mam nadzieję, że przynajmniej część naszych seminarzystów, niekoniecznie wszyscy, ale przynajmniej część naszych seminarzystów za 4 lata spróbuje zorganizować porządną polską partię, do której ludzie mądrzy mogli mieć zaufanie. A druga sprawa, kochani, to jest intelektualna strona. I ratio, fides et ratio. W tej chwili w Kościele się zdecydowanie kładzie nacisk na fides. A ja jeszcze pamiętam czasy, choćby 50-60 lata, kiedy uczęszczałem do
duszpasterstwa akademickiego, tam było bardzo na wysokim poziomie racjo. Dlatego, że ówczesny Kościół górował nad przeciwnikami, ówczesnymi antyklerykałami, właśnie intelektualnie. W sytuacji, kiedy w szkołach, czy w uczelniach, w instytutach królował marksizm, który jest teorią jednostronną, należy do grupy teorii ekonomistycznych. Jeżeli będziecie chcieli, to ja później wam mogę zrobić tutaj wykład na ten temat. Ale dziś chciałbym inny temat zrobić. Więc proszę was, tylko na KUL-u i tylko w ATK ocalały porządne nauki humanistyczne. Nie indoktrynacja marksistowska, tylko porządne nauki humanistyczne, z tym, że trochę wykastrowane, bo nie wolno tam było uprawiać politologii, nie wolno tam było uprawiać ekonomii. Ale psychologia, socjologia była na dobrym, nowoczesnym poziomie i w ogóle metodologia nauk, filozofia, no gdzie indziej to była, jak ja się śmiałem, objawienie świętego Marksa. I musieli się przeżegnać w imię Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, amen. Później Stalin odpadł, już ten znak kaleki i to się zaczęło chylić ku upadkowi. W każdym razie, proszę was, tak było do 1989 roku i każdy, kto miał jakieś wyższe wymagania intelektualne, to tylko w Kościele mógł je zaspokajać. Na przykład w duszpasterstwach akademickich. Po 1989 roku to się zaczęło psuć. Zaczęło się psuć strukturalnie, dlatego że na KUL-u, na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, który był kontynuacją ATK, zorganizowano te działy nauk humanistycznych, których nie było wcześniej, a więc ekonomię, prawo, no, przedtem na KUL-u, czy na ATK to tylko prawo kanoniczne, a wydziału prawnego takiego ogólnego to nie wolno było, nie zawsze kiełbasa. No i proszę was, przyszło to całe towarzystwo z uczelni zwykłych, a więc postmarksiści. I poziom się zaczął obniżać. I te wszystkie procesy doprowadziły do obniżenia poziomu intelektualnego kadr katolickich, niestety. Na przykład profesor Jan Grossfeld jest takim przypadkiem. No. Nauka jest mu socjolog. Ja już nie chcę po nazwisku, bo to imię ich tysiąc, więc można by tak. Ja mówię z tego podwórka, bo on tu mieszka na ulicy Gabry. To dobry, bardzo zacny człowiek, ale on jest. Słuchajcie, podstawowa sprawa. Przystąpiono do tak zwanej dekomunizacji, która polegała na różnych weryfikacjach, lustracjach i tak dalej. Nie wszędzie zresztą przeprowadzono, bo wśród kadr naukowo dydaktycznych nie przeprowadzono, z wyjątkiem tych administracyjnych stanowisk, które podlegają lustracji, czyli rektorów, dziekanów, a poza tym żadnej lustracji i sędziowie nie podlegali żadnej lustracji, ja w ogóle ani weryfikacji. Prokuratorzy podlegali weryfikacji, podlegali lustracji. Ja abstrahuję od poziomu tego i wartości. Niewiele to jest wszystko warte, ale wśród sędziów i profesorów wyższych uczelni i instytutów naukowych nawet takiej nie było. Ale to wszystko jest nic nie warte, bo dekomunizacja, jeżeli ma polegać na zmianach kadrowych, a na jakiej podstawie? No jak ten jest antykomunistą, to jest dobry, a tamten jest komunistą, to won. No to kochanie, to jest mieszanie kije w tym samym szambie, za przeproszeniem. Dlaczego? Że oprogramowanie tych wszystkich ludzi wyniesione z uczelni PRL-owskich jest dokładnie takie same, nie kto inny, jak pan poseł już dziś Palikot, że dwa lata temu zaczął się pastwić nad nieboszczykiem, a wówczas nie nieboszczykiem, prezydentem Kaczyńskim. Jego pracą doktorską cytował, i mówił, przecież to jest marksista. No to ja już nie wytrzymałem i poprosiłem kolegę Andrzeja, nagraliśmy, to jest zresztą w YouTube i mówię, no oczywiście, że jest marksista, ale w tym sensie,
to wszyscy z wyjątkiem absolwentów KUL-u i ATK są marksistami. I właśnie niestety pani Kot jest absolwentem KUL-u, nawet doktorat zrobił z filozofii. Tak, niestety. Dlaczego niestety? Przynajmniej ma jakąś wiedzę. Nie zazdroście panu. Ja zawsze wolę mieć do czynienia z mądrym przeciwnikiem niż z głupim. Ale bo głupiego łatwiej to pokonać niż mądrego. Niekoniecznie. A on jest wrogiem? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlatego, że ci kulowcy nie byli szkoleni do walki. Nie wolno było do walki z marksizmem szkolić. Tylko do dialogu. Dialog, dialog, dialog. Czyli taki jak Lenin. Dialog. Dialogowcy. No to będzie prowadził teraz dialog. To jest na propos absolwentów KUL-u od strony politycznej, czy nawet takiej, ale tam. O, to wspaniale, to w tej chwili widzę, jak policzymy, to już nawet w sumie te wszystkie grupy, no tu już podwyższam liczebność, to w sumie te wszystkie grupy to 81 osób przyszło po wakacjach, czyli średnia 9. Tu jest akurat ta grupa jest dokładnie średnia, reprezentatywna dla całej Polski. A to mnie bardzo cieszy. Jakoś tak i było. Nijak jak było tylko 5 na poprzednich zajęciach, ale 9 to już jest średnia dla całej Polski. Czyli mamy 81 studiujących. Więc słuchajcie, absolwentem KUL-u był Kłym Sawur. Kłym Sawura. A wiecie, kto to był? Ukraiński zbrodniarz wojenny, jeden z przywódców UPA. No to jest tak, oczywiście, ale chodzi o to, że on rzucił hasło Szczebu dał budę Ukraina, Szczelacka krok po kolina. To rozumiecie chyba, o co chodzi. Wszyscy o to winią Banderę. Ja mówię, dlaczego Banderę? Przecież Bandera został w lecie 1941 roku, kiedy jeszcze nie było żadnych rzezi wołyńskich, aresztowany przez Niemców, a w czasie tych rzezi na naszych dawnych Kresach Wschodnich Bandera siedział w niemieckim obozie koncentracyjnym. No to mi na to odpowiadają, no tak, ale on przecież ich wychował. No to jest takie rozumowanie, jak niektórzy sioniści mówią, że za Holokaust to jest odpowiedzialny Kościół i w ogóle chrześcijaństwo, bo wychowało właśnie tych, co robili Holokaust. No to uważam, że to jest bardzo naciągane, najdelikatniej mówiąc. I w ogóle ja takich związków przyczynowych, odległych nie przyjmuję do wiadomości. Natomiast wtedy, jak właśnie Bandera siedział w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, to Kłym Sawur, a prawdziwe nazwisko Klaczkiewski, rzucił hasło Szczebudę Ukraina, Szczelacka krow pokolina. I najpierw rezali bynajmniej nie Polaków. Najpierw rezali tych nacjonalistów ukraińskich, nawet z UPA, bo było takie skrzydło, które się nie zgadzało z Klaczkiewskim. No i wszystkich do jednego worka wrzucali. Część się nie zgadzała, to najpierw tych wyrezali. A później jak wyrezali swoich nacjonalistów ukraińskich, nawet z UPA. A w każdym razie z OUN przede wszystkim, bo to OUN było polityczną nadbudową, to wtedy się wzięli za naszych. I taka jest prawda. Kaczkiewski był absolwentem KUL-u, więc można powiedzieć, że już powiedzmy, no trudno tu nawet porównania robić. Więc taka jest sytuacja. To jest dzwonek alarmowy dla Kościoła, to ten wynik właśnie Palikota. Zwłaszcza, że on no chyba właśnie na tym antyklerykalizmie karierę główne zrobił. No, to jest jego dyferencja specyfika w stosunku do wszystkich innych. No, jak z Łodzi kandydował Grzegorz Kotliński, eks-ksiądz. Ale no, redaktor naczelny Faktów i Mitów, no, tak. W których był wywiad z mordercą księdza Popiełuszki, z Piotrowskim. No, to już trudno wyraźniejszą, szczerą postawę.
I w tej sytuacji jego rezultat to jest naprawdę dzwonek alarmowy Kościoła. A skąd to się bierze? Nie z żadnych intelektualnych, filozoficznych spraw, tylko po prostu ludzie zaczynają za bardzo kojarzyć Kościół z tym reżimem, który w Polsce panuje. No nie bez udziału niektórych hierarchów, którzy wspomagają. Kogo? A już nawet nie hierarchów, a księży, powiedziałbym takich. No. U mnie na kierunku... O stosunkowo niewysokich rangach kościelnych, proszę bardzo. U mnie na kierunku właśnie ludzie, którzy popierali Palikota, twierdzi, że oni na niego głosują, ponieważ on prowadzi partię, cytuję, Żydów i pedałów. I no. Głosowali na niego dlatego, no. Tylko że on jest alternatywny. No. Jest przeciw kościołowi. No, proszę bardzo, to się zgadza. A jeszcze mało tego, okazuje się, że ideologią, ludzie uznają za ideologię obecnego reżimu, obecnej biurokracji, oligarchii biurokratycznej, mówiąc precyzyjnie, walkę z antysemityzmem i z homofobią, etc., etc. Wobec tego, jak ktoś chce protestować przeciwko obecnemu reżimowi, to głosuje właśnie na partię, którą tak ocenia. To Urban zresztą tam popierał Palikota oficjalnie i pojawił się tam na wieczorze wyborczym. Nie wiem, może nawet był już tam, był już Palikota. No to proszę bardzo. Przecież Urban jest jedynym politykiem i dziennikarzem, który publicznie wystąpił w obronie antysemityzmu. Mogę wam skserować artykuł Urbana w Nie pod tytułem Antysemityzm i owszem. Wszyscy inni się odżegnują. Nawet jak tam sionistów krytykują, to każdy jak mantrę mówi, ale ja nie jestem antysemitą. A Urban powiedział, ja jestem właśnie. I uzasadnił to. Mówi, że nie widzę różnicy wolności słowa między dawnym socjalistycznym systemem a obecnym. W socjalizmie można było też mówić, pisać wszystko, co się chciało, z wyjątkiem tekstów antysocjalistycznych. A teraz można mówić i pisać wszystko z wyjątkiem tekstów antysemickich. I tak jak wtedy ludzie, którzy chcieli podkreślić swoją niezależność od reżimu, głosili hasła antysocjalistyczne, tak teraz ludzie, którzy chcą podkreślić niezależność od obecnego reżimu, głoszą hasła antysemickie. No i Urban, no to już tam tytuł, prawda, świadczy o tym, że popiera antysemityzm i owszem. Nie to śmieszy, bo się ale jeszcze to, mało tego, mało tego, słuchajcie, on napisał, że jak może być autentyczny antysemityzm w kraju prawie bez Żydów. Mówi, przecież ten polski antysemityzm nie jest kierowany przeciwko realnym Żydom. Absolutnie. Polacy sami sobie Żydów mianują. I od tego czasu ja zawsze pytam, jak ktoś mówi o kimś, że jest Żydem, to pytam, z czyjej nominacji. Nie jest to przypadek, bo jak jesteśmy przy sprawach kościelnych, to w zeszłym tygodniu dostałem taki e-mail z wykazem i fotografiami iluś tam biskupów, którym autor tego e-mailu przypisuje żydowskie pochodzenie. Więc pod względem technicznym to było zrobione profesjonalnie, kolorowe zdjęcia, tam teksty, ale pod względem genealogicznym całkowicie nieprofesjonalne. Tak się nie robi genealogii. No bo mówienie o pochodzeniu żydowskim tutaj to ma sens chyba tylko genealogiczny. Autor chyba tak miał coś takiego miał na myśli, dlatego że tam przy niektórych z tych biskupów podano rzekome wcześniejsze nazwisko. Kochani, genealogię się robi tak jak Winakowski na przykład robi genealogię potomków Sejmu Czteroletniego. Kawalerowie maltańscy badają genealogię, pochodzenie szlacheckie. Jeśli chodzi o dawną Polskę, to Żydzi byli szóstym stanem. Był stan królewski, tytułowany najjaśniejszy. Stan szlachecki miał tytuł urodzony. Stan duchowny, wielebny. Stan mieszczański, sławetny. I stan chłopski, pracowity.
taka tytulatura była. No i szósty stan to byli Żydzi, którzy mieli pod koniec tytulaturę perfidne, ale to nie znaczyło to, co teraz, tylko to znaczyło, że do tego stanu się wchodzi nie przez urodzenia, nie przez święcenia, jak do stanu duchownego, tylko przez wiarę, perfides, czyli tu był perfides. No a później nadano temu taki właśnie sens. Więc proszę was, to jest genealogia, jest pomocniczą dziedziną historii, jak kolega może zaświadczyć jako profesjonalny historyk, i ma swoje reguły. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że ktoś jest pochodzenia szlacheckiego, to powinien podać, na jakiej podstawie, rodziców, dziadków i tak dalej. No, jeżeli są w Herbarzu Bonieckiego, to tam był dokładnie badany, przecież jeszcze przed pierwszą wojną światową istniały urzędy heraldyczne, państwowe. I no, jeżeli się wykaże pochodzenie od kogoś, kto jest w Herbarzu Bonieckiego, to już jest sprawa udokumentowana. Albo inne dowody. No ja na przykład mam świadectwo maturalne mego ojca z szkoły agronomiczno-technicznej w Kamieńcu Podolskim i tam jest tytulatura Dwariański syn, bo to w Rosji tak tytułowano szlachtę. Zatem, jeżeli ten autor interesował się genealogią stanu żydowskiego, używam staropolskiej nomenklatury szóstego stanu, to takie same zasady genealogiczne obowiązują. Powinien był podać imiona, jeśli było zmieniane nazwisko i poprzednie nazwiska rodziców, dziadków. Jeżeli mi tego nie podaje, a przy żadnym z tych ekscelencji nic takiego nie było, no to ja to traktuję to jako niepoważne, za przeproszenie, wypróżnienie informacyjne i nic więcej. I to jest właśnie taka sprawa. Poza tym, no tutaj dam przykład. Jak w 1968 roku, w czasie pamiętnych wydarzeń marcowych, już się przypisuje treść antysemicką, to nie jest prawda, bo one miały charakter antysjonistyczny. A w pierwszych dniach, piątek, 8 marca, sobota, niedziela, w prasie partyjnej podnoszono hasła, powiedziałbym, klasowe. Towarzysz Kępa w swoim referacie wydrukowanym w sobotę 9 maja w Trybunie Ludu wypominał komandosom pochodzenia od dygnitarzy partyjno-państwowych o stalinowskiej proweniencji. I to chwyciło, a nie żaden antysemityzm. Ja pamiętam, mam nawet w swoim archiwum domowym numer tej Trybuny Ludu. Ale to była prawda, mówiło się, że to jest bananowa młodzież. Oczywiście, tak. Tacy, co kiedy nikt nie jadł bananów, jako pierwsi. Tak, wiesz, historyk wie, jak to było. A dziś ludzie bezmyślnie powtarzają i to nawet historycy zawodowi dzisiejsi, współcześniacy, piszą antysemickie rozruchy, nieprawda. Później dopiero, ale w następnym tygodniu zaczęto poruszać wątek antysjonistyczny. Pierwsze to poruszyła zresztą wcale nie partyjna prasa, tylko paksowskie słowo powszechne. A później inni. Później SDOS-kie, czyli Stronnictwo Demokratycznego Organu Kurier Polski, i tam był artykuł Ryszarda Gontarza Przyjrzyjmy się prorokom. I potem dopiero zaczęto poruszać wątek antysjonistyczny, bynajmniej nie antysemicki. A dlaczego antysjonistyczny? No bo słuchajcie, wśród tych usuwanych wtedy to studenci oberwali, ale to nie o nich chodziło. To tak zwykle bywa, tak mówi Kowal, ukradł to się na ślusarzu skupi. Otóż chodziło o usunięcie starej jeszcze NKWD-owskiej agentury sowieckiej. Taka była prawda. Znam te rzeczy, zresztą mamy świadka źródłowego, bo koledzy mają kontakt, żyje jeszcze Ryszard Gontarz i można żywego świadka wysłuchać i nagrać, mamy sporo nagrań. Słuchajcie, nie można było w PRL-u
wyrzucać agentów NKWD. To była świętość. Ale już to polskie skrzydło partii moczarowskie chciało się z tym rozprawić w jakiś sposób, więc tylko czekało na pretekst. I ten pretekst dała właśnie wojna sześciodniowa, agresja izraelska i przede wszystkim pokłócenie się sojuszu z państwem Izrael i ze sionizmem w ogóle. No to skorzystano z tego i tych wszystkich, tę starą NKWD-owską agenturę, często, najczęściej jeszcze z przedwojny, z KPP, GRU, OGPU i tak dalej, to towarzystwo jako sionistów zaczęto wyrzucać. No, ja się zgadzam, że to było naciągane. No. Nie wiem, ilu tam wśród nich było naprawdę sionistami. Podejrzewam, że mniejszość, ale powiedzmy pochodzenie żydowskie i przynależność do KPP, która została rozwiązana przez Komintern, jakoś to uprawdopodobniało. Zresztą wielu sionistów przechodziło do KPP, na przykład Alfred Lampe był najpierw od partii Palej Syjon Lewica, czyli lewe skrzydło sionizmu, a potem przeszedł do KPP. To takie rzeczy były. Tylko ja tutaj mówię, że niewątpliwie ten sionizm był naciągany, ale tylko pod tym szyldem można było wywalać starą NKWD-owską agenturę. I zresztą po trzech czy czterech miesiącach towarzysze radzieccy się zorientowali, co jest grane. I towarzysz Breżniew poprosił na rozmowę towarzysza Gomułkę i powiedział mu, ale też nie tak, jak sobie teraz wyobrażają, że on tam do raportu. Nie, to były w formie dyplomatycznej. To zresztą ze źródeł partyjnych, bo na zewnątrz o tym nie mówiono. Towarzysz Breżniew powiedział, słuchajcie towarzysze, no dobrze, że walczycie ze sionizmem, wszystko w porządku, ale to strasznie psuje obraz Polski na Zachodzie, tak jak dzisiejsi propagandyści, mówił towarzysz Breżniew. Można by to właśnie przedrukować, tylko wtedy by trochę ten obraz propagandowy się popsuł. I mówi, słuchajcie, całe kataki na Zachodzie, w prasie, w różnych krajach oskarżają was o antysemityzm. My robimy, co możemy, żeby was bronić, no bo wiecie, rozumiecie przyjaźń, ale jak będziecie dalej to kontynuować, to my już nie będziemy mieli siły, bo tam jest taka nagonka, że my już nie damy rady tego zahamować. Więc widzicie, rozumicie, leci, będzie dla dobra Polski. Tak? Teraz się to tłumaczy. Uniknąć tego zarzutu antysemityzmu. Tak, w PRL-u też antysemityzm był zarzutem i tego zarzutu się bano, a jakże. Jak to Urban kiedyś napisał, nie zawsze był 68 rok, a powiedział nawet nie cały. I wtedy towarzysz Gomułka dał szlama. Na spotkaniu w Żeraniu na organizacji partyjnej, do której on należał, zaczęto zarzucać jemu, że jest sionistą. I on mówi, co? To jeszcze mnie, towarzysze, będziecie zarzucać sionizm? A tam na sali, tak, tak. A to chodziło o to, że był on, no jego żona po prostu była pochodzenia żydowskiego z domu Oliwia Szokę. To o to chodziło. No i proszę was, Gomułka dał szlaban i zaczęto z antysemityzm wywalać z partii Niebożki. Oberwał za to nie kto inny, jak właśnie redaktor Ryszard Gontarz, który dostał wtedy zakaz publikowania. Znaczy, cenzura dała zapis na jego imię i nazwisko. I jak pan Gontarz twierdzi, ten zapis trwa do dzisiaj. Prawda? No jest to tak to wszystko wyglądało. Jeszcze właśnie mi ciekawi taka rzecz, ponieważ wyjechał wtedy najpierw do Izraela na rok, a potem do Wielkiej Brytanii czołowy ideolog komunistyczny, profesor Zygmunt Bauman, socjolog. I to ten, przecież i wtedy w Trybunie Ludu, pamiętam i mam ten artykuł wycięty. On siedział rok w Izraelu i stwierdził, że Izrael jest strasznie nacjonalistycznym, wręcz faszystowskim państwem i się wyniósł do Wielkiej Brytanii. Ale teraz też zarzucił Izraelowi
faszyzm, czyli prawie tak jak propaganda 68 roku. Tylko wtedy jemu zarzucono bynajmniej, mam ten artykuł z Trybuny Ludu. Tam jemu i Brusowi, Baczce zarzucono, że byli stalinowcami. Żadne tam wypominanie pochodzenia. Byli stalinowcami. Przypomniano, że towarzysz Bauman był politrukiem w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w okresie stalinowskim, a ja znałem jego kolegę, też oficera Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym okresie, też chyba w randze majora, tak jak Bauman, który kpił i mówił tak: towarzysz major Bauman odda 3 kamienice w Krakowie za genealogię ojca robotnika. Bo on był wściekły o to. Ale to nie chodziło o żadne żydowskie pochodzenie, tylko burżuazyjne. I tutaj ten właśnie, co mu to zarzucał, był na, można powiedzieć, poprawny z punktu widzenia marksizmu. Leninizmu. Jak to się stało, że on w końcu i w Izraelu, i potem w Wielkiej Brytanii powiedział, że on jest jedną ofiarą polskiego antysemityzmu? I tam ci... No to niech pokażę jeden artykuł antysemicki przeciwko niemu skierowany, bo ja znam z Trybuny Ludu artykuł przeciwko niemu antystalinowski. A ile mi wiadomo, Stalin nie był semitą. Mało tego, zaczął już represjonować towarzyszy Jewrei. Więc to takie są wszystko rzeczy oderwane od faktów. I tutaj trzeba powiedzieć od razu, że to jest typowy idealizm teoriopoznawczy. Dla idealisty teoriopoznawczego źródłem naszego poznania nie jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość, tylko źródło oryginalne z epoki. Ja mam tam bardzo dużo źródeł z tej epoki, mogę pokazać. Ich w internecie nie znajdziecie, podobnie jak starych roczników GUS-u. Dla idealisty źródłem naszego poznania są nasze wrażenia. No więc towarzysz major Bauman, mówię jak major z majorem, po prostu takie wrażenia odnosi. Na podstawie swoich wrażeń. On miał takie wrażenie, że go prześladuje jako Żyda. I to jest dla niego źródło. Jest po prostu idealistą. My jesteśmy realistami i uważamy, że źródłem naszego poznania jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość, której obrazy są w naszym umyśle. A źródła poza umysłem. Trzeba się źródła poza umysłem, tak, ale dla idealisty to źródła są w umysłu. Oczywiście, no, krok w tym kierunku zrobił Kant, który powiedział, że są rzeczy w sobie i rzeczy dla nas. I rzeczy w sobie są dla nas niepoznawalne, więc ważne, jak my to odbieramy. I to później są konsekwencje tego. Ale idealizm oczywiście był grubo przed Kantem. Kant to zresztą był obiektywnym idealistą. No z katolików to dzisiaj idealiści. Nawet nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę jak my sami. W tym sensie, że swoje myśli i pragnienia biorą za byty rzeczywiste, a jak fakty przeczą moim pragnieniom, wyobrażeniom, tym gorzej dla faktów. To widać w ślepe wpatrzenie w PiS. Żadne argumenty nie działają, bo to słowiańskie pragnienie, że jedyna prawdziwa siła argumentów się nie słucha, znaczy to można mówić jak z parapetem nawet z tymi katolikami, bo człowiek się zdenerwuje, dla nich to moje pragnienie, że oni uratują Polskę, ma moc sprawczą. Klasyczny idealizm. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Słuchajcie, i teraz... Jeszcze wracając do Baumana, to towarzyszu Bauman trzeba się było poddać weryfikacji po październiku 1956 roku. Może by nie robili zarzutów w 60. Może by nie robili, oczywiście. Może by nie robili. Ale nie chcieli. Cała ta frakcja tak zwanych puławian nie chciała. Mówiła, kto zepsuł mechanizm, ten go musi naprawić. Takie hasło było. Jest zresztą artykuł Jedlickiego, którego nikt antysemityzm
nie podejrzewa nawet przecież, pod tytułem, że dychamy. Ja tam sporo cytuję z tego w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL. No dobrze, ale to tyle, proszę Was, odnośnie tych spraw, a teraz wracam do głównego tematu, jak myśmy sobie tam ten tytuł zapisali. Okresy, kreska generacje, rozwoju nauki, gospodarki i walki. I tutaj po prostu my chcemy pokazać, że rozwój nauki, rozwój gospodarki oraz rozwój metod walki były ze sobą ściśle sprzężone. I w związku z tym, no właśnie, marksiści i inni zwolennicy jednostronnego ekonomizmu, liberałowie na przykład, to uważają, że gospodarka decyduje o wszystkim. Jeśli chodzi o, powiedzmy, marksistów, to oni mówią, że rozwój sił wytwórczych decyduje o rozwoju społeczeństwa. I te siły wytwórcze, prawda, są podstawą całej reszty na powiedzmy, bazie tych sił wytwórczych powstały formacje społeczno-ekonomiczne od wspólnoty pierwotnej aż po kapitalizm i socjalizm. I te właśnie formacje, siłą napędową przechodzenia od formacji do formacji jest rozwój sił wytwórczych. Rozumianych, definiowanych na bazie ekonomii. Pokazać znaczenie informacji. Na górze jest kreta, na tablicy. Aha, jest. To w takim razie użyję. Byśmy sobie napisali coś takiego. Moc całkowita systemu autonomicznego, jakim jest społeczeństwo, to jest, no, powiedzmy, w przybliżeniu C. Liczba ludności, a podam tutaj w maksymalnie uproszczonej formie, razy dni. Zostawiam mazurowską nomenklaturę, ale upraszczam ją. Będę definiował to w ten sposób, żeby było kompatybilne z ekonomią tradycyjną. C to jest liczba ludności, a ni to jest produkt globalny przeliczeniu na jednego członka społeczeństwa. Myśmy po mazurowsku brali na jednego pracującego i tam te demograficzne finezje nam wychodzą, a tutaj będę stosował najprostsze ujęcie, całkowicie kompatybilne z tradycyjną ekonomią. Więc przerazy i wzrost mocy całkowitej może się odbywać w dwojaki sposób, jak wynika z tego wzoru. Albo wzrost CA, taką strzałką zaznaczam, lub wzrost DI. Wzrost ekspansywny. To w ogóle było. No ale damy, powiedzmy, około połowę słuchaczy dzisiaj, którzy tego nie słuchali, więc ja w skrócie powtarzam. To jest repetycja, jest mater studiorum. Wzrost ekstensywny polega na tym, że wzrasta C, czyli wzrasta liczba ludności, a ni jest w przybliżeniu równe constant. Czyli jest stałe.
Natomiast wzrost intensywny polega na tym, że C jest w przybliżeniu stałe, czyli wydajność pracy jest konstans. Natomiast ni wzrasta. O! I to jest, proszę Was, podstawowy podział. W praktyce zwykle jest mieszany system, przy czym, proszę Was, zawsze, prawie zawsze, któryś element dominuje. Albo element ekstensywnego rozwoju, albo intensywnego rozwoju. W wypadku rozwoju ekstensywnego decydujące znaczenie ma przyrost ludności. Jeżeli ludność przestaje przerastać, to się wszystko wali. A w wypadku rozwoju intensywnego decydujące znaczenie ma wprowadzanie nowych informacji do systemu. Myśmy to zresztą omawiali, informacji w rozumieniu oczywiście ogólnie jakościowej to informacja. No, innej definicji póki co nie ma. Tylko jest definicja mazurowska przeze mnie uogólniona. A na wszystkich studiach informatycznych nie definiuje się, prawda? Bo mamy słuchaczy, którzy kończyli tego typu studia. To informacja się traktuje jak pojęcie pierwotne. A u nas to nie jest pojęcie pierwotne. Staramy się w ogóle ograniczać ilość pojęć pierwotnych. Informacja jest definiowana jako relacja między elementami tego samego zbioru. I dzielimy informacje na abstrakcyjne, którym nie przypisujemy energomaterii, i energomaterialne, którym przypisujemy energomaterię. No, albo inaczej, którym przypisujemy położenie w czasie i w przestrzeni. Omawialiśmy sobie początek, to znaczy podziale, któryśmy wprowadzili na generację tego rozwoju społeczno-gospodarczego, to mamy pewną korelację między rozwojem nauki, rozwojem społeczno-gospodarczym i rozwojem metod walki. Ale to nie jest taka całkiem ścisła korelacja, jest tak. Przybliżenia. Na początek żeśmy sobie omówili generację pierwszą, która w przybliżeniu można powiedzieć kończy się gdzieś w XVIII wieku, a zaczyna w głębokiej starożytności. I w tym okresie, jak zwracał uwagę Mazur, nauka stanowiła całość. Ówcześni naukowcy, czy to Platon w swojej Akademii Platońskiej, cośmy omawiali, czy Arystoteles, bo powiedzmy, później zaczęli już trochę specjalizować się, ale oni byli interdyscyplinarni, jak to Mazur nazywał, czyli po prostu zajmowali się właściwie całością nauki. Ale później tej wiedzy przybywało już w starożytności i nastąpiła specjalizacja coraz węższa, a wraz z nią atomizacja nauki, jak to nazwał Mazur. W starożytnej Grecji właśnie po raz pierwszy powstały naukowe metody, w których chodzi o prawdę interesujące same przez się, a nie prawdy interesujące ze względu ich,
na ich praktyczne zastosowania. Tam, gdzie się robi odkrycia w celach praktycznych, to nie jest nauka. To mogą być zastosowania nauki, ale to nie jest nauka. W rozumieniu przynajmniej tym, które od czasów Platona i Arystotelesa przyjmujemy. No i tutaj zacytuję. To na pozór oderwane od życia dociekanie prawdy doprowadziło do rozwoju naukowych metod produkcji informacji opartych na odpowiednich operacjach na zbiorach obrazów, które umożliwiły o wiele szybsze niż przy metodach przednaukowych zdobywanie również informacji mających znaczenie praktyczne, a więc przyspieszyło rozwój umiejętności. Można w związku z tym powiedzieć, że dociekanie prawdy dla niej samej stanowiło swego rodzaju inwestycję informacyjną, która początkowo mogła się na pozór społeczeństwu nie opłacać, ale na dłuższy czas stanowiła chyba najbardziej opłacalną inwestycję. No i to przejście właśnie od przednaukowych metod badania rzeczywistości do naukowych dokonało się między VI a VII wiekiem, przed narodzeniem Chrystusa. No i chyba dokonał je po raz pierwszy Tales. Ten od twierdzenia Thalesa, tak, z Miletu. I tu jest bardzo istotna sprawa, że w starożytnej Grecji, tej ateńskiej, przypisowano wielkie znaczenie wolności słowa, czyli swobodzie obiegu informacji. To nie w dzisiejszych demokracjach wymyślono, tylko już w starożytnej Grecji, zwłaszcza w sprawach publicznych. Wiedza w ogóle, a wiedza dotycząca spraw publicznych były uważane za własność całego społeczeństwa. Oczywiście chodziło tu o ludzi wolnych, bo niewolników to nie dotyczyło, to był system niewolniczy. A nie tylko wtajemniczonych. Może ja jedno zdanie podyktuję, po prostu w starożytnej Grecji na przełomie VII i VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa, teraz kolorowe wezmę. Dokonało się przejście od przednaukowych do naukowych metod produkcji informacji, ja już to tak nazwę. W sposób socjocybernetyczny. Przypisuje się to Talesowi z Miletu. Zasadnicze znaczenie miała tu wolność słowa. Zasadnicze znaczenie miała tu wolność słowa i swobodne krążenie informacji dotyczących spraw publicznych. My to nazywamy informacji posiadających wartość społeczno-sterowniczą. Państwem na wyspie, w sojuszu z Atenami, to się zgadza? Tak, tak, tak. To tam panowała kultura ateńska, bo tak. Tam w Grecji to co miasto to była inna kultura, właściwie inna cywilizacja nawet, ale tutaj była oczywiście cywilizacja ateńska najbardziej. Dotyczących spraw publicznych, co nam? Zwłaszcza dotyczących spraw publicznych. Odmiennie niż
odmiennie niż na przykład w starożytnym Egipcie. Odmiennie niż w starożytnym Egipcie, gdzie wiedza ta była zastrzeżona dla kast kapłańskich. To jest bardzo istotna sprawa, dlatego że w tych wszystkich starożytnych cywilizacjach sakralnych, bo starożytne cywilizacje, te rozwinięte oczywiście, miały według Feliksa Konecznego charakter sakralny. Znaczy normy ściśle religijne określały całość życia społecznego. No dzisiaj już tych cywilizacji sakralnych istnieją tylko dwie z tych wielkich cywilizacji sakralnych, bramińska i żydowska. No właśnie, to jest pytanie, czy ona jeszcze istnieje. No ewentualnie, jeśli istnieje tybetańska, to jeszcze trzecia tybetańska, ta niewątpliwie ściśle sakralna. No i tam w tych cywilizacjach starożytnych, my najlepiej stosunkowo znamy chyba egipską, to były kasty kapłańskie, które spełniały funkcję głównego organizatora społeczeństwa i one zbierały wiedzę z różnych dziedzin, ale przede wszystkim wiedzę o wartości społeczno-sterowniczej i udostępniały ją według szczebla wtajemniczenia, według hierarchii kapłańskiej. Otóż mędrcy greccy jeździli tam do Egiptu, starali się być wtajemniczani przez kapłanów egipskich tę wiedzę, ale później wracali do Grecji i dyskutowali to publicznie. To zresztą proszę zajrzeć do historii filozofii Tatarkiewicza, tam on tę sprawę opisuje. Ja zresztą tutaj w tym moim opracowaniu to co teraz pokazuję, to jest plan moich prac. I oni przekrytywali tę wiedzę. W lecie, teraz przez te wakacje. Nie jeździłem nigdzie, miałem więcej czasu, to pracowałem na ten temat właśnie. Korzystałem między innymi z Tatarkiewicza, ale nie tylko. Dlatego mam oczywiście podało źródła. Źródła obiektywnie istniejące poza mną, a nie źródła. Zanim kapłani zorientowali, o co chodzi, to już ogół ludzi w Grecji wiedział tę wiedzę. No tak, ale to oni. I Grecja nie obchodziła, mogli powiedzieć, to nie nasz cyrk, nie nasze małpy, co nas to obchodzi. A u siebie nie pozwalali na takie zbytki. Ci filozofowie na terenie Egiptu nie mogli czegoś takiego robić, ale Grecja wrócili do siebie, to proszę uprzejmie. To tak jak w Rosji stalinowskiej, jak Trocki próbował piętnować tę biurokrację partyjno-państwową jako narość na socjalizmie, no to go wygoniono. To jeszcze wtedy było łagodne. Został skazany na banicję. No ale na Zachodzie mógł pisać o tym. I napisał na przykład w 1938 roku, to jest dwa lata przed śmiercią, że albo klasa robotnicza obali władzę biurokracji w Związku Radzieckim, albo jeśli tego nie zrobi, to prędzej czy później biurokracja pod hasłami wolnego rynku i demokracji zniszczy w Sojuzie socjalizm i restauruje kapitalizm. No, prorocze słowa. Co prawda dopiero kilkadziesiąt lat potem, ale tak się dokładnie stało. Gorbaczow już był wtedy niemowlęciem. No ja jeszcze był niemowlęciem. Tak. No nie, to nie można zakładać, że Trocki miał wpływ na Gorbaczowa. Nie, oczywiście, że nie. To były prawidłowości socjologiczne, które tutaj Trocki zaobserwował. I dlatego mnie się bardzo dobrze dyskutowało na temat cywilizacji z profesorem Hasem, on marksista, ja konecznistą wtedy byłem.
No ja podchodziłem do problemu biurokracji od strony nauki porównawczej cywilizacja, a on od strony dzieł Trockiego. Wnioski były bardzo podobne. Ale wracając do tej sprawy, otóż Grecy to dyskutowali publicznie. I dzięki temu powstała nowoczesna nauka, bo nowoczesna nauka może się rozwijać tylko w wyniku nieskrępowanej publicznej dyskusji. Jak się zaczyna robić tajemnice i wtajemniczenia, to będzie najpierw kostniało, a później wyradzało się w wiedzę praktycznie użyteczną, a nie w naukę. I ten proces występuje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i innych krajach Zachodu, u nas oczywiście też, jak najbardziej. Prawdziwą naukę to my tu uprawiamy. Ja nikomu nie obiecuję żadnych praktycznych korzyści. Tylko wiedza jest dla nas interesująca sama w sobie, jako taka. No ale słuchajcie, jako produkt uboczny tego podejścia, czyli naukowego podejścia do poznania świata, dokonała się i proszę sobie zanotować. Dzięki nauce, dzięki powstaniu nauki w cywilizacji greckiej, ateńskiej, bo wsparcie było inaczej. Cywilizacji greckiej, ateńskiej dokonała się pierwsza znana nam w historii rewolucja informacyjna. A druga to teraz trwa, ale to była pierwsza rewolucja informacyjna, która łączyła się z wszechstronnym rozwojem społecznym. A w szczególności demograficznej. W historii pierwsza w historii rewolucja informacyjna, tak? Tak, rewolucja informacyjna. To ja taką nazwę tutaj. Która łączyła się? Pierwszą znaną nam w historii rewolucją informacyjną. Która łączyła się? Która łączyła się z pierwszą znaną nam w historii rewolucją informacyjną. Pierwszą znaną nam w historii rewolucją informacyjną. Rewolucja informacyjna, która łączyła się z eksplozją demokratyczną. Nie! Dzięki powstaniu... Jeszcze raz chcę na nauki. Cywilizacji greckiej i ateńskiej dokonała się pierwsza znana w historii rewolucja informacyjna, która łączyła się z... O właśnie. Nie rewolucja informacyjna. W cywilizacji grecko-antyńskiej powstała nowoczesna, no tu nie nowoczesna, to nauka jako taka. Która łączyła się z wszechstronnym rozwojem społecznym, a w szczególności demograficznym. O właśnie. Tak jest. Dokonało się powstanie nauki, to pisaliśmy poprzednio. I to łączyło się z pierwszą znaną nam w historii rewolucją informacyjną. Nie sposób nie zapytać, a dlaczego w Chinach też się rozwinęła w okresie starożytnym nauka? Też była rewolucja informacyjna chińska. Niezależnie prawdopodobnie niezależnie, bo my tak mało wiemy o historii Chin, że trudno nam powiedzieć. Przecież masa filozofów była właśnie w tych dwóch miejscach. I Grecja, potem Rzym, tak jest. I Chiny. Tak nigdzie jest. Indziej na świecie. Tak jest, tak. Ale o chińskiej rewolucji informacyjnej, powstaniu chińskiej nauki na razie mało wiemy. Więc ja mu zaznaczam pierwsza znana. No. A warto się uczyć o Chinach jak najwięcej, bo to
za 5 do 10 lat będzie pierwsze mocarstwo świata. I no, tam ciekawe rzeczy się działy. Wczoraj żeśmy akurat wracali z tych Gliwic i słuchaliśmy wywiadu z sinologiem, byłym ambasadorem naszym w Pekinie, który opowiadał o historii Chin. Bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście w Chinach to też powstało i za mało na ten temat wiemy, ale czytałem kiedyś tekst jednego dyplomaty chińskiego dla odmienny, który powiedział, że rozwój Europy był pod bardzo silnym wpływem Chin. I tylko Europejczycy jeszcze w pełni nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ na nich rozwój wywarła cywilizacja chińska. A to zależy, co on miał na myśli. Czy to, że Sumerowie pochodzili z Tybetu i od Chińczyków? Nie, to nie chodziło o pochodzenie genetyczne, tylko o informacyjne. No co do informacyjne, przecież Semici i ludy indoeuropejskie przyjęli cywilizację od Sumerów. Czy on miał to na myśli, czy po prostu miał na myśli jakieś późniejsze kontakty? Nie wiem, jaki jest związek pomiędzy Sumerów z Chinami. Z Tybetem jest, bo pochodzili z Tybetu. Ale tybetańska cywilizacja jest zupełnie inna niż Ale wtedy jeszcze nie było buddyzmu lamaickiego, to było jeszcze czasy dużo wcześniejsze. To były czasy, kiedy jeszcze było Imperium Tybetańskie, które podbiło sporą część Chin. A później, jak przyjęli buddyzm, to Chińczycy ich podbili. Tak. Dalszy ciąg tego trwa w tej chwili. To znaczy, mówię o zanikaniu cywilizacji tybetańskiej dzisiaj. Przy czym cywilizacja chińska obecna to jest zdecydowanie bardziej rozwinięta. I w sensie ogólnospołecznym, to ten wpływ chiński stanowi postęp dla ludności Tybetu. Bo ta cywilizacja tybetańska to jest taki skansen, a może, jeszcze starożytny. A może ten dyplomata miał to na myśli, że po prostu... Nie wiem, co miał na myśli, bo nie jestem idealistą. No, szkoda czasu. Nie, to jest bardzo ciekawa, nie szkoda czasu, bo to jest problem... Metodologicznie. W końcu byli z Europy, jakby nie było. I że... Proszę pana, pan rozumuje jak idealista klasyczny, teorię poznawczy. To znaczy pana interesuje, co on miał na myśli. Nie interesuje, co on miał na myśli, tylko jego tekst zobiektywizowany w formie pisemnej i sprawdzam z obiektywną, znaną mi rzeczywistością, czy ten tekst, tak jak ja go rozumiem, po prostu pasuje do tej rzeczywistości. A co on miał na myśli, to jest jego prywatna sprawa. Więc proszę pana, weźmy system konfucjański. Ten dyplomata podkreślił, że konfucjanizm to nie jest religia. To jest system etyczny, który stworzył, no w religii musi być dogmatyczna jeszcze strona, a tam nie ma. Ten system stworzył doskonałą biurokrację. Więc mandarynem się zostawało w wyniku zdawania egzaminów. I były trzy stopnie mandaryńskie, które się uzyskiwało w wyniku egzaminu, a do egzaminu trzeba było panować dzieła Konfucjusza i tam z przyległościami, nazwijmy to w skrócie. No proszę bardzo, jaki u nas jest w tej chwili system. Każdy może robić karierę naukową, to ułatwia karierę inną. W wyniku zdawania określonych egzaminów, zwanych tam powiedzmy obroną pracy magisterskiej, czy doktorskiej, czy habilitacyjnej, i są dokładnie trzy stopnie. Magister, doktor i doktor habilitowany. I tak. Był docent, a już to... Nie, to się dawniej doktor habilitowany się nazywał docent habilitowany. Za moich czasów po prostu. A niezależnie od tego był etat docenta, który zlikwidowano, bo kawalerom marcowym się kojarzy z marcem 68. I go pomrocznej zlikwidowano.
a okazało się, że to na uczelni jest potrzebne i teraz reaktywowano etat docenta, ale to są etaty. Natomiast stopnie są trzy, zdobywane w wyniku egzaminów i tam egzaminują z określonej wiedzy. Czyli jest to klasyczny system konfucjański. To nie jest bizantynizm. W Bizancjum nie było tylu tych stopni tak się nazywających. W Bizancjum było coś w rodzaju systemu cechowego, później w Europie, no to cecha był czeladnik i mistrz. I dwa stopnie. A tu mamy trzy, czyli system konfucjański. Więc coś jest widać na rzeczy. Już nie będę dalej wnikał w te sprawy, ale ja mówię o tej, powiedzmy, rewolucji, o której wiemy, bo jak powiedział Sokrates, wiem co wiem i nie wiem tego, czego nie wiem. A to przekręcili i powiedzieli, że wiem, że nic nie wiem. No to jest sprzeczność sama w sobie w tym zdaniu i ośmieszanie nieboszczyka Sokratesa. Ścisły tekst, a tłumaczył mi to ktoś, kto znał grekę i na podstawie źródeł greckich. Wiem co wiem i nie wiem tego, czego nie wiem. A jeszcze poglądy i Sokratesa, i Konfucjusza są też dość zbieżne, więc... To jest ciekawe. To jest interesujące. To jest ciekawe i to jest zobiektywizowane w określonych tekstach, więc ten wpływ, powiedzmy, cywilizacji chińskiej na starożytną Grecję, to no, tutaj okazuje się, jest pewnym realnym faktem. No, skąd Grecy znali chińskie teksty? To odwrotnie, vice versa. Nie wiem. Nie wiem tego, czego nie wiem po prostu. Ale natomiast wiem... Nie miały roznoszą tej teksty. Więc słuchajcie, o tym rozwoju świadczą zobiektywizowane dane, to znaczy rozwój ludności Grecji, właśnie Grecji tutaj. Grecja, ale to już całe imperium greckie. Grecja. W latach 431 do 404 przed narodzeniem Chrystusa. A teraz się pisze przed naszą erą, tak. To jest celowe. Dlatego, panty piszą chyba tak, żeby zatrzeć ślady chrześcijaństwa. Pamiętam? Mogę powiedzieć, bo właśnie wróciłem z UKSW, dlatego jestem później. Tam się mówi przed narodzeniem Chrystusa. No i tam nikt się, nie powie przed naszą i tak się nikt powinno mówić, oczywiście. Pamiętam dyskusję na ten temat. Logicznie katolik ma prawo mówić naszą erę, bo skoro my od Chrystusa liczymy, to nie, jest nasza. Tak, ale nikt nie używa, że nie wyznają. Przed wojną, pamiętam, w Merkuriuszu ordynaryjnym była cała dyskusja na ten temat, bo to już przed wojną wprowadzano te przed naszą erą albo naszej ery. A co to tam było w tym roku zero? Nie wiadomo. To jest tylko zakonspirowanie ery chrześcijańskiej. Tak, tak jest, tak. Powrót do katakumb. Na szczęście możemy jawnie głosić, no już przynajmniej tu. No i wtedy ludność Grecji wynosiła, proszę was, 3 miliony. Natomiast w roku 300 przed narodzeniem Chrystusa ludność Grecji, no Imperium Greckiego, wynosiła 8 miliony. Dużo Imperium Aleksandra Wielkiego i państw helenistycznych, tak? Nie, jeszcze przed. Nie, to jest przed. To jest klasyczne. Oczywiście, to jest to Imperium Ateńskie. Jeszcze nie. No Aleksandra Wielkiego to było dużo większe, ale ono istniało bardzo krótko. Podzieliło się na 3, a potem 4 państwa. No bardzo szybko się rozleciało. No to była typowa mieszanka cywilizacyjna i pierwszy eksperyment tworzenia jednolitego państwa z jednolitym ustawodawstwem, z jednolitą cywilizacją, no i to długo nie istniało. Okazuje się, że trwałość tak,
tworów to jest granica kilkunastu lat. Ile imperium Aleksandra Wielkiego istniało? 10 czy kilkanaście lat? 13. No 13. No, ciekawe, czy Euro przetrwa 13 lat. To będzie ciekawa sprawa badawczą jako objaw. Tutaj zresztą dla porównania, słuchajcie, imperium perskie, z którym Grecy walczyli, to było, miało tam kilkanaście milionów, 15 czy 16, więc to były dwa kolosy ludnościowe. No i teraz co? Proszę notować dalej. Dorobek starożytny nauki greckiej przejął Rzym. Pielęgnowało przez 1000 lat Bizancjum. No Bizancjum to było tysiącletnie imperium. Czyli znowu właściwie stylizowane imperium wschodniorzymskie, to pytanie prawosławne. To takie trochę było właśnie to, co pan mówi, a trochę spadek Rzymu, bo prawo rzymskie. Potem korzystali z niej Arabowie. Czyli jeszcze wcześniej pielęgnowało. Przez 1000 lat pielęgnowało Bizancjum, a potem korzystali z niej Arabowie. Arabowie, a w średniowieczu kultywował kościół katolicki. Kultywował kościół katolicki przy wsparciu monarchów. No jeszcze Etiopia. Przy tym Rzymian interesowało raczej praktyczne zastosowanie. No właśnie znowu o Etiopii niewiele wiemy. To jest też teren do badania. No i tutaj dowodem właśnie tego, o czym mówię, jest fakt, że w średniowieczu powstał pierwszy uniwersytet w Bolonii. To jest 88. Pierwszy uniwersytet w Bolonii. Pierwszy uniwersytet w Bolonii. Później Akademia Florencka. Akademia Florencka to jest znacznie później. 1459 do 1521 to jest Akademia Florencka. Akademia Florencka. I co jest bardzo ciekawe, to właśnie Akademia Florencka filozofię platońską interpretowała w duchu renesansu. Natomiast święty Tomasz Zakwinu, tu dopiszę, to jest święty. Czyli nowoczesne uniwersytety zostały stworzone pod auspicjami kościoła. Absolutnie tak, tak. I szkół się zaczęło. I to się powtarza, bo w tej chwili w Polsce nowoczesną naukę tylko na terenie kościoła możemy uprawiać. Kościół nam użycza
miejsca. To no, ale też uniwersytet by nam nie użyczył. UKSW, PUL. No nie, no, no, no z uczelni mnie psami wyszczuto. W końcu jakiś czas tam działałem, ale w końcu jak tylko była okazja, to mnie na emeryturę przenieśli elegancko. A już pod koniec mojej działalności powiedziano, tylko żadne cybernetyki społeczne. Ma pan wykładać metody statystyczne najpierw, a później socjologię ogólną według programu z ministerstwa. No, taka jest sytuacja na uczelniach. Ale to jest do przełamania oczywiście, tylko ludzie muszą być, którzy to poprowadzą. No bo była taka sytuacja w okresie Gierka w 70-tych latach, że doprowadziłem do tego, że cybernetyka społeczna w wymiarze 60 godzin, 30 wykładów i 30 ćwiczeń, według podręcznika mojego, według cybernetyki społecznej, była obowiązkowym przedmiotem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, czyli dla dziennikarzy i politologów, kluczowe kierunki. No i co? Okazało się, że poza mną nikogo nie ma. Ja musiałem obsługiwać kilka uczelni, też jeździłem po kraju wtedy, ale no w końcu powiedziano, że jedyny samodzielny pracownik naukowy to jest pan, no to trzeba przedmiot zlikwidować. Bo nie ma komu tego prowadzić. Na uczelniach niektórych zaczęto robić takie cyrki, że wbrew programowi ministerialnemu, który ja sam układałem, to proszę was, brano informatyków, którzy pod szyldem cybernetyki społecznej wykładali informatykę. No to nie o to chodziło przecież. Nie a propos. No bo jak to mówi się, przestrzeń cybernetyczna, no dokładnie, to jest właśnie błąd, bo to nie jest wcale przestrzeń cybernetyczna, tylko informatyczna. W komputerach nie ma żadnego sterowania. Komputery są co najwyżej systemami samosterownymi, a nie samodzielnymi i tak dalej, no ale to trzeba znać co najmniej teorię Mazura, żeby... A w żeby tym czasie Zagierka nie było jakichś tam z dwóch, trzech doktorów, którzy by byli u pana mogli by doktorować? Tak, był, no właśnie, był jeden tylko doktor. Odważył się postudiować, jednego wypromowałem, dwóch recenzowałem prace doktorskie, ale to oni już finiszowali pod koniec tego. Co więcej, doktor to nie był samodzielny pracownik naukowy, tylko młodszy. Ale proszę pana... Jeśli na uczelniach to dużo takich wykłada przecież. No tak, ale żeby stworzyć kierunek, to trzeba mieć, musi być samodzielny pracownik naukowy. On może przy samodzielnym wykładać, tak. Adiunkt ma lex licendi, może wykładać. Ale na przykład nie może promować magistra. Może. Nie, dopiero doktor habilitowany może. Nie. Nie wiem, chyba że teraz się zmieniło, ale jak ja pracowałem na uczelni, to mogli, oczywiście, że mogli doktora. Panie docencie, z perspektywy lat, czy to nie, no może ciężko mówić w kategoriach błędu, ale żeby większy wysiłek położyć, jak był pan i Mazur, żeby wykształcić jakoś tych i stworzyć katedry. O właśnie, słuchajcie, otóż tu jest bardzo ciekawa historia. W okresie Gierka, no to już mi tak władze poszły na rękę, że stworzyły przedmiot według mego programu, według mego podręcznika. Ten podręcznik jest zresztą dostępny w internecie i w Allegro. Ale jak próbowałem szkolić w grupach, nie tam indywidualnie, doktora, tylko w grupach, to porusza pan. I z tym się zderzyłem już bardzo szybko, bo no już przedmiot wprowadzono, ja jeździłem po Polsce, to no w tym obiegu, co teraz jeździmy. Do Poznania jeździłem, wykładałem, do Wrocławia jeździłem, do Kielc, w Warszawie wykładałem, to według swojego podręcznika. Ale ja powiedziałem, ja przecież tak długo nie pociągnę. Wobec tego trzeba kształcić kadry. No właśnie. I zwróciłem się do ministerstwa, że no jak erygujecie przedmiot ode mnie, no to tak byłem uformowany. No to ja trzeba zrobić kurs i przeszkolić ludzi.
I nagle się okazało, że na to pieniędzy nie ma. Tu już miałem ślaba. Do rektora poszedłem, no rektor mówi, proszę pana, no jak ministerstwo mi nie da limitu, to ja nie mogę na to przeznaczyć pieniędzy. A poszedłem do ministerstwa, to nie było pieniędzy na to. No, stara śpiewka. Rektor poszedł mi na rękę i po prostu zrobił mnie szefem tych kursów dokształcania młodej kadry naukowej. No ale tam nie mogłem szkolić tylko z cybernetyki społecznej, bo zrobiłem tam jeden przedmiot, ale musiały być jeszcze na psychologia, socjologia, jakieś tam różne inne przedmioty takie standardowe, więc to nie było... No teraz żadne. Nie ma kadry, no pan docent mówił, wcześniej czy później i co dalej? No to po to się was kształci. No zresztą jeden, dwóch już robi doktorat w tej chwili naszych seminarzystów, a jeden zrobił... No to są doktoraty z innych dziedzin, tylko z elementami. To jest właśnie problem. A to żeby z cybernetyki społecznej była kadra, choroba. No to muszą być chętni. No chętni, bo jak nie ma chętnych, to nie ma o czym mówić. Ale czy ta mafia uczelniana, na jakby było chętnych? No to teraz wam powiem właśnie, że jak jeden znajomy jeszcze dawno temu robił takie badania w archiwach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zajrzał tam do mojej teczki, to tam była następująca opinia naukowca. Nie żadnego tam TW czy partyjna, nie. Opinia była dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, jak zdobywałem uprawnienia samodzielnego pracownika naukowego, tak się to wtedy nazywało. Napisał tak, że Kosecki używa cybernetykę w sposób, który może się okazać niebezpieczny dla całego środowiska naukowego. Głębokie słowa tego, co to pisał. Ubić gnoja. Nie, to są normalne praktyki restrykcyjne. Przecież jak się pojawiły maszyny, to robotnicy, bojąc się, że im te maszyny odbiorą stanowiska pracy, niszczyli maszyny, to jest dokładnie to. To jest ruch niszczycieli informacji nowych. To się tak nazywało luddyzmem, od nazwiska Neda Ludla. No tak, tak. Który jako pierwszy zrobił. No ale to jest znowu, co jest ważniejsze, czy nazwisko, czy mechanizm. Mechanizm polegał na niszczeniu maszyn. A czy on się nazywał lud, czy naród, czy... Tak, czy owak? No teraz to ciekawostka. To jest ciekawostka, dlatego nawet, żeby nie rozpraszać, nie podaję nazwiska tego pana, zresztą zapomniałem. W każdym razie... Dalej napisał jeszcze? Nie, no to wystarczy. To nie jest donos polityczny. Ja nie mógłbym w tej chwili pokrzywdzoratu dostać na tej podstawie, bo to z polityką nie ma nic wspólnego. Inni ci ludyści właśnie naukowi, neoludyści, to pisali na mnie donosy polityczne. To jest inna sprawa, o tym ja nie mówię. Mówię o tym donosie zupełnie apolitycznym. Dalej, proszę was, próbowałem, no działałem tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, 14 lat wykładałem według tego programu. I studenci, to było na pierwszym roku, później jak spotykałem tych swoich studentów na wyższych latach, to mówili, panie docencie, tu na tych naszych studiach to jedyny naukowy przedmiot to jest ten pański. A mówię, będziecie tak mówić głośno, to ten przedmiot zlikwidują. I tak się stało. Już nie pamiętam, czy to decyzja zapadła w stanie wojennym, czy w okresie zamieszania stanu wojennego, ale wtedy było zamieszanie, zmiana programu i po prostu ten przedmiot zniknął z programu. Próbowałem reaktywować to, jak przyszło nowe, 89, 90, ale to tylko mi się udało na gruncie uczelni mojej, tam w Kielcach. I to trwało 2 lata, bo później już wezwał mnie prodziekan i mówi, panie docencie, koniec z tą cybernetyką społeczną, ma pan wykładać socjologię ogólną według ministerialnego programu i chwalić. Nawet byłem jakiś czas kierownikiem zakładu socjologii, ale program ministerialny. Najwyżej mogłem
na seminariach magisterskich czy dyplomowych to uprawiać i rzeczywiście uprawiałem, no to powiedzmy rok seminarium dyplomowego, potem jeszcze 2 lata magisterskiego, czyli 3 lata niezłego przeszkolenia cybernetycznego tam było. Przychodzili do mnie policjanci, skrypca dla oficerów policji, tych moich magistrantów napisałem. W każdym razie tak to wyglądało, że i owszem, przedmiot proszę uprzejmie, książki mi wydawano, ale jak chciałem szkolić młodą kadrę, o to był szlaban, chciałem szkolić kadrę policyjną. Słuchajcie, próbowałem w PRL-u. Szlaban. Próbowałem w 90 roku, jak przyszło nowe. Jeden kurs dla oficerów policji zorganizowałem, a potem atak medialny na człowieka, który to pilotował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. I znowu szlaban. Tylko Kościół Święty jest nadal przytuliskiem dla nowoczesnej nauki. Czy nie jest dzisiaj szansa w tych prywatnych szkołach, gdyby zdobyć jakieś... A to już też mamy. Pan myśli, że ja tego nie robiłem? Wszystko przerabialiśmy. Ja robię rozpoznanie bojem. Ale gdyby... Prywatna szkoła chciała właśnie, właściciel był zarazem rektorem, przez rok wykładałem to w prywatnej pewnej wyższej uczelni. Po roku wezwano go do ministerstwa. I powiedziano, panie profesorze, pan ma realizować program ministerialny, nie żadne cybernetyki społeczne, których w programie nie miał. Jak pan będzie robił takie eksperymenty, to panu odbierzemy koncesję. Znaczy jedno słowo, to nauka nie jest samodzielna, nie jest niezależna. A pan myślał, że jest niezależna? A kto koncesję? A kto powiedział, że jest niezależna? Kto płaci muzykantów, ten dyktuje, jaką mają grać melodię. A jak ja mówiłem... I to prywatna szkoła. Prywatyzacja nic nie da. A nic nie daje, oczywiście. I tak samo tutaj żadne dekomunizacje, lustracje, nic nie mają do rzeczy. Po prostu zmiana treści jest potrzebna. Ale tu działa olbrzymia siła bezwładności współczesnej nauki. To naukowcy, ci staroświeccy, obskuranci mówiąc, biurokraci. Dosadnie, biurokraci naukowi mają wspólny interes, żeby nie dopuścić unowocześnień. A na to się jeszcze nakładają zagraniczne wpływy, żeby Polacy nie byli za mądrzy. Ale szukajmy najpierw u siebie winowajców, a potem za granicą. Może trzeba jakieś wpływy w Watykanie poruszyć, żeby katolicki kościół w uczelniach tam wprowadził. Proszę pana, no przecież kościół uznaje niezależność nauki. To nie jest okres, kiedy Kościół mówił naukowcom, jakie mają programy. Jak pan ma całą populację naukowców, no nazwijmy to staroświeckich delikatnie, albo tradycyjnych jeszcze bardziej delikatnie, którzy nie chcą się uczyć nowych dziedzin, a że te nowe dziedziny nie są takie bardzo łatwe, to przez 2 lata poprzednie żeśmy to przerabiali. Teraz to taki trochę materiał lżej strawny omawiam, bo chcę, żeby on był strawny dla wszystkich grup, nawet tych nowych powstających. Więc dlatego trzeba to uprawiać prywatnie, nie wyciągając ręki po pieniądze. Jak ktoś będzie dawał pieniądze, będzie dyktować, co my mamy mówić. Już to przerabiałem. Małą łyżeczką też się można najeść. No to wszystko jedno. Jeżeli to jest taka porcja, że się pan nie udaje, a tę łyżeczkę ktoś panu daje, to zabierze pan łyżeczkę, już pan będzie głodny. Zmienię to nie to. Po prostu trzeba to robić samemu, prywatnie, społecznie, nie za żadne seminaria, nie za żadne honoraria, proszę was. No i w tej chwili mamy kolosalną broń. Informacje do internet. Warto zrobić uczelnię internetową. Właśnie. Zakładajcie blogi i upowszechniajcie tą wiedzę w internecie. No w tej chwili już mamy jeden blog, polski portal naukowy, kolega prowadzi, kolega Andrzej.
Mamy socjocybernetykę, właśnie Grupa Poznańska prowadzi i różne inne, ale już te dwa blogi to się nauką właśnie zajmują. Jest też Kaliska. Grupa Kaliska, tak, no każdym razem, no róbcie to. Róbcie, ale ja nic nie przesądzam, jeżeli ktoś ma pomysł, żeby to prowadzić w jakiejś uczelni, może teraz się uda, to róbcie, próbujcie. Zawsze pamiętam, jak urzędowałem w Towarzystwie Kultury Moralnej, czy później w ZP Grunwald, a później w Partii X, przychodzili do nas ludzie z różnymi pomysłami, mówiliśmy, znakomity pomysł. Proszę to realizować. I nie było chętnych. Oni chcieli nam mówić, co my mamy robić. Ja widzę, więc ja mówię, wszystkie pomysły są super, tylko proszę je realizować. Niektórzy naukowcy po prostu są zainteresowani szerszą wiedzą. No to proszę im ją dostarczyć. Ale powiedziałbym fragmentarycznie. O dzisiaj słyszałem, ktoś mi tam o Konecznym wspominał właśnie na uczelni. No to proszę iść za ciosem i mówić, że już są unowocześnienia Konecznego. Jak gdzieś jest jakiekolwiek zainteresowany, to ja tam chętnie pójdę głosić nowoczesną naukę. Ale na razie chcę was wykształcić tak, żebyście wy to potrafili robić beze mnie. Tym się różnię od na przykład dzisiejszych tych wszystkich wodzyków politycznych, którzy chcą wszystko się mieszać. Broń Boże, żeby ktoś tam samodzielnie coś robił, bo już będzie wtedy podejrzany, a odwrotnie. Ja zawsze mówię, chodzi o to, żebyście wy byli lepsi ode mnie w przyszłości. Czyli żeby uczeń przerósł mistrza, tak? Tak jest. No to Chrystusowa zasada ewangeliczna. Więc proszę was, to teraz... Co z tą Akademią Florencką? Akademię Florencką, no zresztą tutaj do tego cyklu też należy nasza Akademia Krakowska, która zresztą, słuchajcie, zaczęła uprawiać naukę i od razu mistrzowie tej akademii wpadli na genialny pomysł. Paweł Włodkowicz i inni jeszcze jego, starsi nawet od niego. Przecież Unia Polsko-Litewska, to znaczy rozszerzenie polskiego systemu sterowania bez użycia miecza. Jakżeśmy bojowali, chcieli tam narzucać. Nic z tego nie wychodziło, jeszcze Litwini przychodzili na nos pod Święty Krzyż. I brali Polaków na Wilnej Szczyźnie i ich osiedlali. No właśnie, tak. Chłopów. Tak jest. To myśmy właśnie się dali. No tak. Tak. Może mnie wtedy nie było. No. Rozbicie dzielnicowe wtedy. Oczywiście. I tutaj właśnie Paweł Włodkowicz mówił, nie wolno nawracać mieczem. Tylko informacje. Słowem i przykładem. Tak jest, słowem i przykładem. To jest zresztą metoda chińska. Sun Tzu mówił, że nie sztuka przeciwnika pokonać fizycznie. Sztuka go pokonać bez użycia. Jak on się nazywał? Sun? Sun Tzu, no to słynny teoretyk walki, wywiadu. A, książka jest. Jest, oczywiście. W jakim czasie on żył? No, to jest okres, nie pamiętam, który wiek przed narodzeniem Chrystusa. I Chińczycy na przykład, jak to jest też bardzo ciekawa rzecz, w Europie, jak wybuchła rewolucja francuska, to króla zgilotynowano z rodziną. Natomiast chińska rewolucja kobaliła władzę cesarza. To krzywdy mu nie zrobiła. Później ten cesarz zdradził, bo był marionetką japońskich okupantów, a co tam Japończycy wyprawiali w Chinach, to już wiadomo. I dlatego później, jak został aresztowany przez ruskich, ale wydany po paru latach władzą chińskim, to Chińczycy bynajmniej go nie zabili. Mogli go skazać za zdradę na karę śmierci, powiesić, czy rozszerać, czy jakiś tam inny sposób kary śmierci. Posłali go na reedukację do więzienia, bo im chodziło o to nie, żeby zabić przeciwnika, tylko reedukować. I słuchajcie,
na czym powinna w przyszłości, to wy będziecie musieli zrobić, jak nie zrobicie, to nic za was tego nie. A jeszcze proszę mnie na reformę polskiej nauki. Żadne weryfikacje, żadne wyrzucania tych obskurantów, bo oni są jacy są, to nie jest ich wina, że są tacy jacy są. Nie mieli dostępu do nowoczesnej wiedzy, to wy właśnie powinniście być dla nich informatorami. Tylko ich trzeba, oczywiście kursy trzeba dla nich zorganizować, ale muszą być ludzie, co potrafią te kursy poprowadzić. Zakładamy pierwsze przybliżenie, że wszyscy ci naukowcy, nawet najbardziej obskuranccy, są dobrzy. Jeszcze przepraszam, komendant tego obozu reedukacyjnego, gdzie był uwięziony oczywiście lat ostatni cesarski, zrobił potem karierę naukową jako specjalista od chińskiej monarchii. W 1966 roku, jak była rewolucja kulturalna, został wyrzucony z uczelni, tak, tak. I potraktowany jako cesarski lokaj, taką mu tabliczkę przywieźli. Tak, tak, tak. I szedł ulicą, tak, tak, tam pędzono i ten z tą tabliczką, no, film był cesarz, oparty na wspomnieniach. I akurat przypadkiem się spotkał z tym cesarzem, który był już wówczas emerytowanym ogrodnikiem czy kimś takim. I ten chciał mu powiedzieć, że to porządny, porządny człowiek i świetny naukowiec. Ale nie chcieli słuchać. Nie, nie chcieli. Albo przyjąć się do nas, albo... Albo się... paszowo. Tak, 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 dokładnie. Tak. Już nie wiem, jak to po chińsku będzie. Tak, 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 to było. Więc proszę was, to taka sprawa, więc metoda chińska. Nikogo nie wyrzucać, nikogo nie potępiać, nikogo w ten sposób nie weryfikować. Tylko przeprogramować. Jak nie umie, nauczymy. Nie chcę, to zmusimy, albo wyrzucimy, ale najpierw trzeba nauczyć. No skąd oni to mają wiedzieć? No na jednym z uczelni, jeden z naszych seminarzystów, który właśnie robi filozofię, pracę doktorską, wykorzystaniem wiedzy na temat cybernetyki ogólnej i społecznej, no i na seminarium Felix Koneczny, Prof. Druhaku, jak to co taki pierwszy raz słyszę? I to księża. Ja nie wiem, czy to akurat był ksiądz, czy nie ksiądz. Nawet uczelni nie podaje, bo to jest typowy przykład. Dalej wymienia Petra Życki, Piętka. A kto to taki pierwszy raz słyszy? No ja to dzisiaj zrobiłem. No i co? Profesorowi zarządzał, mi się przyznał w posłowie. A ja przyznał się, nie znam ani. Pierwszy słyszę o Polskiej Szkole Socjologicznej w tym wrażeniu, które to... I słuchajcie, więc ten się przyznał, ten był zszokowany, słyszę, pan też był zszokowany. Ja mówię, niech się pan nie dziwi, bo to taki, co już u mnie 10 lat uczestniczy w moich seminariach, bo dla niego to jest już trywialna wiedza. Ja mówię, proszę pana, przecież na tym polegała ta tak zwana komunizacja, że odcięto, i to trwa nadal, tu się nic nie zmieniło w 1989 roku, nasze kadry naukowe zostały precyzyjnie odcięte, nie tylko od nowoczesnej nauki takiej, którą my tu uprawiamy, ale również od tej części dorobku polskiej nauki przedwojennej, a to właśnie Petra Życki, Piętka, Koneczny, która ma wartość społeczno-sterowniczą, nie od całej nauki. Jakby ktoś powiedział, to trzeba być precyzyjnym, jak ktoś powiedział, że od nauki przedwojennej, to panu zaraz powiedzą, no jak to przecież się o Hałasińskim mówi, o tam wymienią panu od cholery tych nazwisk. Nie. Odcięto od tej części nauki, która może być, która ma znaczenie dla procesu sterowania społecznego, czyli ma wartość społeczno-sterowniczą, jak my to nazywamy. I tu precyzyjnie to zrobiono. A taką wartość ma Konecznis, taką wartość ma Petra Żydzi z Piętki, z Wiedzi, to tak nazwać. Kto się korcił? No fachowiec. Jakiś fachowiec, tak? Nie, no tutaj to można wskazać. No kochani, w okresie stalinowskim to za sprawy naukowe w Biurze Politycznym i sekretariacie KCD-u odpowiedziałem towarzysz Jakub Berman. A towarzysz Jakub Berman to nie był jakiś z awansu społecznego, bywszy formal dworca, czy jakiś taki inny
To był intelektualista przedwojenny w najwyższej klasy. On nie tylko skończył studia, ale rozpoczął pisanie pracy doktorskiej o związku zawodowym lokajów w czasie Sejmu Czteroletniego. To był pierwszy związek zawodowy w Polsce. Ja nie wiem, czy nie w szerszej skali. Podobno praca udana, tak twierdzi profesor Hask, jest historykiem, był historykiem zawodowym z przedwojennym przeszkoleniem na Uniwersytecie Jana Kazimierza. I jeszcze w dodatku towarzysz Jakub Berman pracował w GUS-ie, w Głównym Urzędzie Statystycznym, który był częścią integralną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kochani, a cóż to za jakieś dziwo, wieloletni komunista, regularny, no działacz Komunistycznej Partii Polski. Tolerowany w agendzie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i to taki ważny jak Główny Urząd Statystyczny. No więc tutaj można wysuwać hipotezy, nie chcę już się w to bawić, bo nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, chociaż spiski istnieją i to są fakty. Ale tak czy owak, on się znał na nauce i wiedział, że jeżeli chce się skutecznie narzucić ten system sterowania, który oni nazywali marksistowsko-leninowski, to trzeba elitę przeprogramować. Przede wszystkim odciąć od wiedzy społeczno-sterowniczej. Kto dzisiaj odcina tej wiedzy społeczno-sterowniczej? Po 89 roku. Kto to odcina? Czy jest ktoś taki? No. Wychowanki. Wychowankowie ludzi nasadzonych przez towarzysza Jakuba Bermana. Bo co się stało w 56 roku? Nastąpiła destalinizacja. Przyszło nowe, nawet niektórzy, no Korwin-Mikke mówił, że wtedy była dekomunizacja w Polsce w rzeczywistości. No skazywano tych na przykład katów Zubę, Rąkowskiego, Różańskiego na większe kary niż później ich młodszych kolegów w Pomrocznej. Dopuszczono stare kadry przedwojenne na uczelnie. Dopuszczono część dorobku przedwojennej nauki, ale tą część, która nie była sprzeczna z marksizmem, leninizmem według obowiązującego kanonu. A tak się składało, że wszystko, co miało wartość społeczno-sterowniczą, było sprzeczne z tym kanonem. I myśmy to musieli w podziemiu uprawiać i nawet w pierwszym etapie siedzieć za to. A później jak ja to zakodowałem, unowocześniłem, zakodowałem w języku cybernetyki społecznej, ale zauważcie, że w cybernetyce kultury, która jest w internecie do dyspozycji i w pierwszym wydaniu cybernetyki społecznej, to tam jest bardzo silny wpływ Konecznego. A nigdzie nie ma odsyłacza do Konecznego. I to zablokowano wtedy. Bo towarzysz Wiatr, który był głównym socjologiem marksistowskim, ojciec, profesor, powiedział, opublikował tekst, że Koneczny to był partyjno-katolicki naukowiec. No to już takich tekstów, znaczy takich autorów nie można było puszczać. On wtedy rąbnął to. No ale później Mazur mi powiedział, słuchaj, ty musisz zrobić takie drzewo genealogiczne tej swojej klasyfikacji norm, nie odwołując się do Konecznego, bo to empiryk, więc chodzi o metodologię. To musisz wyprowadzić z cybernetyki. Nie tylko ze względu na cenzurę, ale ze względów metodologicznych. Ja to zrobiłem. To jest dopiero w drugim wydaniu cybernetyki społecznej. Możecie sobie porównać ten taki schemat norm społecznych i udział motywacji energetycznych, informacyjnych z moich dawniejszych dzieł. Cybernetyka kultury, pierwsze wydanie cybernetyki społecznej. I w drugim wydaniu cybernetyki społecznej. Dopiero w tym drugim wydaniu jest to cybernetyczne drzewo genealogiczne, więc tam już koniecznie do tego nie był potrzebny jako empiryk, historyk. Ale jeszcze tam ja nie wyciągnąłem wszystkich konsekwencji
przyznaję się bez bicia. Bo w podziale systemu sterowania społecznego jest, no jeszcze jest pozostałość Konecznego. Bo ja najpierw przecież Konecznego przerabiałem, to Konecznego był podstawą doktryny Ligi Narodowo-Demokratycznej. Ja tego Konecznego miałem w podświadomości. I tam jest taki system sterowania o dominujących motywacjach etyczno-ideologicznych. Łączyłem to. To jest postkonecznizm i to jest typowo polskie, bo w Polsce się to miesza. Nikt mi na to nie zwrócił uwagę. Dopiero ja, pisząc kolejną książkę, Tajniki sterowania ludźmi, dopiero tam wyciągnąłem, a to jest dopiero 84 rok, wszystkie konsekwencje z podziału norm społecznych, który sam stworzyłem. Mało tego, jeszcze na przykład profesor Wierciński to oponował, mówi, etyczno-ideologiczne powinny zostać, bo to empirycznie to uzasadniał, to tak powinno być i ty nie rozdzielę tego głosu na czworo. No ale zobaczycie właśnie już w cybernetyce kultury i w tych innych już dalszych moich książkach, to już konsekwentnie, że to ma sens jednak, nawet do badań praktycznych, bo nie ma nic bardziej praktycznego jak dobra teoria. Dobra, i teraz, kochani, jedziemy dalej, bo też usługi, albo pan Tarej nic nie widzieli, jak mówił jeden Bowiak. Proszę was, więc to jest nauka. Teraz, może podyktuję. Rozwój społeczno-gospodarczy pierwszej generacji. Rozwój społeczno-gospodarczy pierwszej generacji charakteryzował się wykorzystaniem energii mięśni ludzkich i zwierzęcych. Charakteryzował się wykorzystaniem energii mięśni ludzkich i zwierzęcych, a także sił przyrody. No wiecie, wiatr, rzeki. Zamknąć tam jest do poruszania narzędzi. I zwierzęcy? Do poruszania narzędzi. A także przyrody? To był wiatr, woda. Wiatr, rzeki. No tylko słuchania ze zrozumieniem. Tak, ja to bardzo muszę pójść. Do poruszania narzędzi. I teraz jakie w tym czasie dominowały cywilizacje? No, dominują w tym czasie cywilizacje sakralne, Egipt i tak dalej. Dalej, cywilizacja chińska, która bynajmniej nie jest sakralna, no sam konfucjanizm nie jest religią. Cywilizacja chińska, grecka, rzymska, w pewnym sensie później bizantyjska, łacińska, arabska, żydowska. Żydowska nie była wcześniej? Żydowska jest sakralna? Żydowska tak, jest sakralna. Oczywiście. Rzymska chyba też pewnie. Ale ja tu wyróżniam, bo była młodsza niż cywilizacja, te stare, w końcu sakralne. Rzymski też była trochę sakralna. Bo drogę to wszędzie jest. Nie, no bo jeżeli najważniejsze... Nie, no problem pana, krótko mówiąc, to jest według definicji koneczniańskiej. Cywilizacja sakralna to jest taka, która jest oparta na religii, która swoimi czysto religijnymi przykazaniami ingeruje we wszystkie dziedziny życia. Rzymska taka nie była. No, ale była podstawa. Rzymskie prawo nie było tworzone w oparciu o żadną religię. No. I w tym sensie koneczniańskim nie było to cywilizacja sakralna.
Ja używam to określone. Dlaczego? Proszę nie podstawiać pod te słowa popularnych znaczeń. Bo my po to definiujemy precyzyjnie, żeby nie mieszać z popularnym znaczeniem. Więc dalej. Bizantyjska, żydowska, tak? Turańska. No i słuchajcie, według tego marksistowskiego podziału to ustroje takie jak niewolnictwo, ale to już jest inna bajka, nie mylić z konieczniańskim podziałem. Ustroje niewolnictwo, feudalizm oraz tak zwana formacja azjatycka. Formacja azjatycka odkryta przez Engelsa i całkowicie zaburzająca ten jednolity ciąg ewolucyjny marksistowsko-engelsistowski. Dlaczego? Dlatego, że to była cywilizacja, która nie pasuje ani do niewolnictwa całkowicie, ani do feudalizmu. Mianowicie to była cywilizacja oparta o państwową własność środków produkcji. I dlatego marksiści i engelsiści, którzy znali dzieła Engelsa, mówili, że ani w Sojuzie, ani w innych krajach tak zwanych socjalistycznych nie było żadnego socjalizmu, tylko była kolejna mutacja formacji azjatyckiej, która przyszła do nas z Rosji. To jest bardzo ciekawe. I Engels to dość dokładnie opisał i powiedział, że to jest, zdawał sobie sprawę, że to nie pasuje do tego ciągu rozwojowego. No tak, ale to jest większa część ludzkości. Co warty marksistowski ten ciąg rozwojowy od wspólnoty pierwotnej do socjalizmu, jak on nie dotyczy większej części ludzkości. A dzisiaj zwolennicy ekonomizmu, czy to postmarksizmu, czy liberalizmu, bo to tylko dwa konary tego samego drzewa, ciągle międlą. Budowaliśmy socjalizm, a ja z komunę budujemy kapitalizm. Jest to tak uboga siatka pojęciowa, że ona nie łapie większości realnych faktów. Ale ona nie jest oparta na realnych faktach, tylko na przekonaniach autorytetów propagandowo-naukowych i na, powiedzmy, etykietach, które się przylepia. No i wrażenia. Oni odnoszą wrażenie, że był komunizm w Polsce. Komunizmu tu w ogóle nawet według marksizmu nigdy nie było, ale co robili z tym marksiści? To jest też ciekawe. Zobaczcie podręczniki ekonomii politycznej czy socjologii marksistowskiej z epoki PRL-u. To zobaczycie, że albo o tej formacji azjatyckiej nie ma ani słówka, albo w najlepszym wypadku jest jakiś jeden akaficik, gdzie się tłumaczy, że to była azjatycka odmiana feudalizmu. Żeby pasować sobie, jak coś nie mieści się do walizki, to kolanem prasować i wdusić. Ale to rozsadzi walizkę. I to walizkę odmiana marksistowską to rozsadza. Teraz słuchajcie, metody walki pierwszej generacji. No, opierały się w sferze energetycznej na wykorzystaniu energii mięśni ludzkich i zwierzęcych. To nawet powiedzmy łuki czy kusze, no to człowiek musiał naciągnąć, chociaż to coś tam wyleciało. A poza tym musiał rąbać, musiał kłuć. Albo patataj, no to ja myślę, konia. No proszę napisać, metody walki pierwszej generacji opierały się w sferze energetycznej na wykorzystaniu energii mięśni ludzkich i zwierzęcych.
kropka. Już wówczas jednak stosowano też metody informacyjne. Metody walki informacyjnej. I to nawet dość zaawansowane. No patrz, Księga Sędziów Starego Testamentu. Tak, na przykład przeklinano przeciwnika. A nie, no tutaj nie chodzi o takie bardziej realistyczne. No to skutkowało bardzo mocno. No jeżeli ktoś się tym przejął. No to się zawsze ktoś przejmuje, nawet jak nie chce, to się mimo woli przejmuje. Natomiast tutaj mamy coś bardziej realistycznego. Otóż w 1245 roku przed narodzeniem Chrystusa w wielkiej bitwie przeciw Midianitom Gedeon przy pomocy sprytnej manipulacji z zakresu wojny psychologicznej potrafił wywołać panikę w obozie przeciwników, doprowadzając do tego, że zrezygnowali z walki i uciekli. A w starożytnych Chinach stosowano zasadę właśnie Sun Tzu. Zastrasz i wyprowadź z równowagi dowódcę nieprzyjaciela. To się właściwie różnie piszą to jego nazwisko. Ja mam tutaj w tekście, z którego korzystałem, to piszą tak. Zastrasz i co dalej? Wyprowadź z równowagi i zastrasz. Czy zastrasz i wyprowadź z równowagi dowódcę nieprzyjaciela. No, bardzo dobra metoda. Gorbaczowowi powiedziano, że metody gospodarcze Sojuzu i metody walki są tak przestarzałe, nic nie warte, że Sojusz przegra i musisz pan zrobić pierestrojkę, a nie tak nie to wszystko nie interesuje. Nie zrobił pierestrojkę, wprowadzając elementy cywilizacji łacińskiej do jednolitego systemu bizantyjsko-turańskiego w Rosji. I zrobiła się nie tyle pierestrojka, co destrojka. Wszystkie realne parametry o tym świadczą, a kto wtedy żył, to pamięta. Coś się działo. To było bordello totale. Bo mieszanka cywilizacyjna się po prostu utworzyła, nam się to podobało. Ale tu nie chodzi o to, co się podoba. O, już tu jest zaznaczone, ktoś pytał. Sun Tzu żył w IV wieku przed Chrystusem. W VI wieku przed Chrystusem. I on sformułował właśnie zasady wojny ze szczególnym naciskiem na wojnę informacyjną. No, typowe też operacje z zakresu wojny informacyjnej stosowali Mongołowie w czasach Genghis Khana. Tutaj ja zacytuję. No, zachęcali też w jakiś tam sposób. Zastraszali, zachęcali. Słuchajcie, ja tu przeczytam cytat z podręcznika Wojna Psychologiczna amerykańskiego specjalisty Leibergera. To jest podręcznik dla kadr wojny informacyjnej amerykańskiej. Tłumaczenie tego wyszło w Warszawie w 1959 roku. I tutaj o Mongołach pisze. Planując swe kampanie, Mongołowie posługiwali się szpiegostwem i cefalowo rozpowszechniali przeróżne pogłoski na temat ogromnej ilości swych wojsk, swej głupoty i okrucieństwa. To, co nieprzyjaciel o nich myślał, mało ich obchodziło. Chodziło o to, aby się ich bało. Europejczycy wyobrażali sobie lekką, śmiało uderzającą, lecz liczebnie niewielką kawalerię, jako niezliczone hordy. Agenci mongolscy bowiem podszeptywali im tego rodzaju wiadomości. Do dziś dnia większość Europejczyków nie zdaje sobie sprawy ani z niewielkiej ilości sił, ani z wyrafinowanej inteligencji dowódca Mongołów, którzy przed 7 wiekami na nich napadli. Aby wzniecić strach w szeregach wroga, Genghis Khan wykorzystywał nawet jego własnych szpiegów. Gdziekolwiek zdołał ich napotkać, rozpowiadał niestworzone historie na temat swych niezmierzonych sił.
Tu koniec cytatu. Słuchajcie, patrzcie. Prymitywy europejskie, jak złapały szpiega, to wieszały, końmi rozrywały, jakieś takie cyrki urządzały. Nie. On, i owszem, futrował go informacjami. No. Czyli jest... I wysyłał z powrotem. I wysyłał, nie, puszczał, nie wysyłał. Ten był, ten szpieg był uradowany, ile to informacji nazwiał. Cennych o wielkiej sile armii mongolskiej, a nie wiedział, że było specjalnie podsunięto. Czyli nieświadomie zostawał kapturowym agentem. Kapturowym to się nazywa, kapturowym, tak. Bo odwrócony to jest taki, co go złapali i przekonali albo zmusili do współpracy. No ale ten jest złamany wtedy psychologicznie, boi się, ma ograniczenia. No nawet ten oficer prowadzący to też ma ograniczenia, no żeby nie spalić agenta. A kapturowy agent nie ma żadnych ograniczeń, bo on nie jest uczciwy. A ten, co go odwrócił, nie ma zahamowań, bo to nie jest jego agent. On go tylko instrumentalnie wykorzystuje. Kochani, do dzisiejsi badacze historii PRL-u nie zdają sobie sprawy, na jaką skalę wywiady zachodnie tą metodę mongolską wykorzystywały. No, Reinberger nie na darmo to pisał. Mógłby pan napisać nazwisko tego Reinberga? Proszę bardzo. To książka jest 6 rok, tak? Jak ona się nazywała? Teraz ja muszę. Wojna psychologiczna. P. M. A. Trochę ruchu nie zaszkodzi sobie. Ale nie takie. Bo tak jest. Ja prawdę powiedziawszy, to tak po swojemu czytam, ale nie jestem pewien, czy prawidłowo, bo te amerykańskie nazwiska to różnie się czyta. Tak po swojemu to czytam, ale nigdy nie słyszałem, jak ktoś kompetentny to czytał, no, zgodnie z... Ale coś jest, zmieniem tego nazwiska. Coś jest na rzeczy, ponieważ w Akademii West Point, która kształci amerykańskie kadry dowódcze i oficerskie, uczy się do dnia dzisiejszego metod wojen prowadzonych przez średniowiecznych Mongołów. Od Czyngisa na począwszy do rozpadu imperium. To jest właśnie ślad tego. A potem trudno się dziwić, że Saddam Hussein nazywał Amerykanów Mongołami, skoro przeczytał kiedyś. Kiedyś była w 1258 roku inwazja mongolska Kula Burhana na Bagdad, a w 2003 amerykańska. No i oni się z tym zetknęli w historii. Tak. I teraz słuchajcie, co jest tutaj... Nie wiadomo, kto wydał tą książkę. Mon. Tak? Mon to było na użytek oficerów. Tego tak pan nie kupił w księgarni. To było na użytek oficerów Ludowego Wojska Polskiego. W Centralnej Bibliotece Wojskowej powinno być. Mm-hmm. Tak sądzę. No, w innych porządnych bibliotekach też. I słuchajcie. Tytuł jest Wojna Psychologiczna, tak? Wojna Psychologiczna, tak. Słuchajcie, no na przykład. Paul. Niemiecki. No, Paul. Wywiad. BND. O którym wczoraj czytałem w Rzeczpospolitej, że jest powołana specjalna komisja, która patroszy BND na okoliczność ilu hitlerowskich oficerów Gestapo, Sicherheitsdienst, czy SS bardziej ogólnie, budowało i tworzyło wywiad zachodnio-niemiecki, BND i jak oni później wykorzystywali tych zbrodniarzy hitlerowskich jako agentów w różnych krajach, na przykład w Ameryce Południowej. Kolega Leszek Moczulski o tym pisze. No właśnie, więc proszę to zobaczyć. Ja zresztą o tym pisałem w mojej książce Czerwony 10 lat temu, jakby Niemcy to przeczytali, to by już wiedzieli. Bez przerażenia po bibliotekach, bo ja korzystałem z książki wydanej w NRD Harisiusa i Mandela, już Langergeheim, czyli już nie tajne. I tam były biogramy tych hitlerowskich oficerów, którzy
służyli później i w Urzędzie Ochrony Konstytucji, i w BND, i Militärischer Abschirmdienst. Także to nic nowego, ale wracam do metody niemieckiej. Teraz Niemcy będą to wyrzekać. Tylko jak to PRL pisało... Wissengeren, twórca BND też był. No i z Ekspolskiego. Nie, to z Wehrmachtu. On był oficerem Wehrmachtu. To było wojsko, a nie SS. Więc można powiedzieć, tylko on pod skrzydełka brał wszystkich. Chodźcie tu, a będzie, to wam lepiej będzie. Słuchajcie, nawet tutaj w tym artykule wczoraj w Rzepie wyczytałem, że jak był proces Eichmanna, to będę próbował tam jakoś pomagać dyskretnie. To o tym ja nawet nie wiedziałem, ale mnie to nie zaskakuje. Słuchajcie, niemiecka metoda ulubiona, ja to nie tylko hitlerowskich służb, ale w ogóle od czasów Kaisera Wilhelma, może jeszcze wcześniej, aż do czasów współczesnych. Ulubiona metoda. Podstawianie przeciwnikowi swoich ludzi na agentów. Albo podstawianie odpowiednio przygotowanych, albo odwracanie, w tym zwłaszcza kapturowe. Bardzo skuteczna metoda. To Mongołowie właśnie stosowali. Teraz dalej czytam Leibnera. Chociaż Mongołowie dobrze się znali na propagandzie strategicznej i taktycznej, to nigdy nie udało się im rozwiązać problemu, w jaki sposób utrwalić jej wyniki. O, to jest istotne. Nie zdobyli oni prawdziwej lojalności podbitych przez siebie narodów. W przeciwieństwie do Chińczyków, którzy na miejsce podbitej ludności sprowadzali swoją własną, lub do Mahometa, którzy ujarzmiane ludy nawracali na swoją własną wiarę. Mongołowie po prostu wprowadzali swoje prawa, zbierali podatki i w ten sposób na okres kilku pokoleń podporządkowywali sobie świat. Lecz świat ten zawalił się pod ich nogami i Mongołowie zeszli z areny. Tak, bo oni nie mieli ideologii jako swoich wad. Czyli na dłuższą metę to było... Musieli paść, tak. Proszę Was, sama taktyka wojny mongolskiej miała charakter psychologiczny tej energetycznej wojny. Otóż do dzisiaj nawet historycy niektórzy piszą, że pod Legnicą to po prostu nasze rycerstwo dzielnie walczyło, ale tych Mongołów były takie masy, że w końcu musieli paść. A tymczasem, proszę Was, no wprawdzie generalnie armia mongolska cała, w całym imperium była liczna, to dochodziło do 700 tysięcy żołnierzy, ale to było od Pacyfiku po Bug i od północnych Indii aż po południową Syberię. No tam północna ich nie interesowała. Proszę Was, a tutaj na tym froncie europejskim to kilka tysięcy. No nie, no może kilkadziesiąt w sumie, ale też na dużym froncie, bo oni przecież szli od Węgier aż po Bałtyk. Taktyka była następująca. To był nieprzyjaciel. O! A tu były, bo właśnie z innym kolorem namaluję armię mongolską. A tu były wojska mongolskie. Tu i tu. Przy czym te na skrzydłach się nie afiszowały. Nieprzyjaciel uderzał. No tak była taktyka. Liniowe uderzenie. I tutaj rycerstwo nasze bohatersko uderzyło na tych dzikusów. A dzikusy uciekały. Po pierwszym starciu czmychali do czmychatorium. Proszę bardzo, tu. A rycerstwo, bohaterstwo, patataj, aż dojechali tutaj w ten kraj. O.
się znaleźli, to wtedy ci nagle odwracali się, ci uciekający na komendę, a ci stąd uderzali tu na tyły i ci się znajdowali w okrążeniu. A okrążenie to jest efekt psychologiczny. No, wydaje się, że tych wrogów jest strasznie dużo. No, wszędzie, gdzie nie spojrzeć, to są ci wrogowie. No i to na tym w ogóle ten, co okrąża, ma pewną przewagę taktyczną. Panuje takie przekonanie, że właśnie dzięki bohaterstwu naszego rycerstwa pod Legnicą, które wprawdzie zginęło, ale zadało takie straty Mongołom, że musieli się cofnąć. A to nie jest wcale prawda. Mongołowie zawrócili, bo umarł wielki Han i musieli iść na Kurultaj. To na południu szli przez Węgry i tam żadnej klęski takiej wielkiej nie zadano, a też zawrócili. Po prostu wybór nowego Hana. No wybory, kochani. No bo oczywiście trzeba brać udział w wyborach. Słyszeliście wczoraj z wszystkich kanałów informacyjnych brać wybory, wybory, trzeba brać udział w wyborach. To jest obowiązek. No to Mongołowie właśnie też poczuwali się do tego obowiązku i zawrócili. Poza tym, słuchajcie, wywiad. Do wywiadu wykorzystywali chińskich kupców. Chiński kupiec szedł i zbierał wszystkie możliwe informacje, a zwłaszcza informacje o waśniach etnicznych, o walce o władzę tam wśród elity miejscowej, o wyznaniach czy jakieś religijne spory są. I później przed frontem armii mongolskiej szli tacy agenci dywersji informacyjnej, którzy robili swoje. No, przede wszystkim starano się pozyskać feudałów. Jakby wiadomo było, że tam na przykład jeden feudał drze koty z drugim, to tego słabszego starali się pozyskać przeciwko silniejszemu. Obiecywali mu tam jakieś korzyści, jeśli pomoże Mongołom. Później właśnie religijne, jak najbardziej. Do propagandy psychologicznej wykorzystywali też religię miejscową. Więc na przykład szli ci później już taktyczni, taktyczno-operacyjni agenci przed frontem armii mongolskiej i mówili tak, że to jest taka potęga, takie mrowie, że tu siła ludzka nie pomoże. A poza tym, słuchajcie, zbliża się koniec świata. Mongołowie to są właśnie diabły wcielone. Ludzka siła im nic nie pomoże. No najwyżej możecie się modlić. Nic więcej, ale nie próbujcie walczyć, bo to nic nie da. I ludzie wpadali w popłoch, uciekali. A jak rycerstwo walczyło, to było osamotnione, bo reszta, jak to się mówi, fugas fructus. I potem dopiero w to masło informacyjne uderzała armia mongolska. I teraz słuchajcie, my dzisiaj mamy ludzi, ja ani jednego nazwiska nie wymienię, bo nie chodzi o nazwisko, tylko słuchajcie, tak jak ulubioną metodą wywiadu niemieckiego w tej chwili jest podstawianie swoich ludzi na agentów przeciwnika, no nie, nazew słynny. To jest przykład. To powiedzmy ulubioną metodą rosyjskich służb, czy to wywiadu, czy policji, jest prowokacja. To znaczy agenci rosyjscy głoszą hasła antyrosyjskie w skrajnej formie. Po pierwsze, żeby je skompromitować, a po drugie rozpowszechniają, no tak jak Mongołowie, rozpowszechniają wieści, no, Rosja to jest taka potęga, że właściwie nic się nie da. Odpowiednikiem tego są niektórzy ludzie na innym froncie, którzy mówią właściwie, to w internecie pełno jest tego, że właściwie za wszystkim chcą żyć i masoneria. Tak, głoszenie antysemityzmu też jest na skrajnej formie. To jest robota na rzecz sionizmu.
Dlaczego ZP Grunwald, w którym byłem sekretarzem propagandy, jest tak znienawidzony no, wśród dzisiejszego establishmentu? Ano dlatego, że myśmy byli jedyną organizacją, która miała w swoim statucie walkę i ze sionizmem, i z antysemityzmem. Z Grunwaldu się wylatywało za sionizm i za antysemityzm. Nie było drugiej takiej organizacji statutowo właśnie postulującą coś takiego, nazizm, to oczywiście, że nie ma mowy. No i proszę was, kiedyś była jedna taka koleżanka, co była tak strasznie antyżydowska, zwróciło to naszą uwagę. Zajęliśmy się jej życiorysem. Okazało się, że była pochodzenia żydowskiego po pierwsze, a po drugie w czasach stalinowskich była kapitanem UB. No to pochodzenie nam nie przeszkadzało. Myśmy kiedyś poszukiwali Żyda patrioty do władz Grunwaldu. Nikt nie chciał. Bardzo nam było przykro. Ale ja nie wiem, nie zgłosił się ani jeden. No może, się, może to nie znaczy, że nie było takich. Pewnie się bali. Więc proszę was, ważne dla nas było, że to był kapitan UB, oni byli antystalinowcami. No ale nie można było wyrzucić z Grunwaldu za to, że ktoś był w UB, bo to była formacja no, legalna PRL-u, chociaż potępiona za błędy i wypaczenia, ale nie można było prześladować za to. Zresztą do dziś się za to nie prześladuje. Tu jest pewna ciągłość. No więc wobec tego jeden z kolegów powiedział jej, pan jest Żydówką. A ona się obraziła, wniosła sprawę do sądu koleżeńskiego, że ten kolega ją obraził. A to ja powiedziałem. Jak można się obrażać za to, że ktoś kogoś nazwał Żydem? To jest nazwa narodu albo wyznania. Ale to nie jest nic obraźliwego, oczywiście. No nawet można by się tym szczycić. Bo teraz jak myślicie, powiedział, trzeba się szczycić, starsi bracia w wierze. No wtedy jeszcze nie znaliśmy tego tekstu, ale w każdym razie to nic nie jest obraźliwego. A jeżeli ktoś się obraża za to, że go nazwano Żydem, to w takim razie jest antysemitą, a za to z Grunwaldu się wylatuje i wyleciała ta pani za antysemitą. No zresztą wtedy padło pytanie, no jakby pana ktoś nazwał Żydem, to czułbym się zaszczycony, tylko bym skromnie powiedział, niezasłużony zaszczyt, ale no bardzo ładnie i no może teraz będę wszystkich swoich przeciwników oskarżał antysemityzm zoologiczny, bo powiedzmy ten ktoś mnie uznał za Żyda. To jest wspaniała pozycja. Każdy przeciwnik może być oskarżony antysemityzmem. To jest oczywiście naciąganie, ale niektórzy ludzie tak reagują i tego nie kontruje skutecznie przynajmniej. Więc proszę was, tak to było wtedy i tutaj jeśli chodzi o wszelkie skrajności, kłania się brygadefiurer Schellenberg, szef wywiadu RSH. Podejrzani są nadgorliwcy. Zawsze przez swoją nadgorliwość chcą ukryć jakieś swoje ciemne sprawy. I tu się kłania wywiad mongolski i czerpiący z tych tradycji wywiad rosyjski oczywiście. No, rosyjska kultura to jest mieszanka cywilizacji bizantyjskiej i tureńskiej. No i teraz słuchajcie, proszę sobie jeszcze zanotować. I takie mieszanina. Carska Rosja jeszcze to właśnie od Bizancjum i od Tak. Chrześcijaństwo przyjęli z Bizancjum. No tak, oczywiście. Proszę sobie teraz napisać tak. W metodach walki pierwszej generacji walka informacyjna
walka informacyjna. Z reguły stanowiła czynnik niesamodzielny. No, może z wyjątkiem Chin, ale tu mało wiem. Stanowiła czynnik niesamodzielny, wspomagający zasadnicze operacje. Z zakresu walki energetycznej. Myśli militarne lub ekonomicznej. Mówiące zasadnicze. Zasadnicze. Operacje. Operacje z zakresu walki energetycznej. Myśli militarne lub ekonomiczne. Tu jeszcze można dodać, że bardzo ciekawy jest przypadek inkwizycji jako metody walki informacyjnej. Bo właśnie na ogół ludzie wiedzą, bo w historii się eksponuje tą energetyczną stronę, ściśle energetyczną inkwizycji zakończoną paleniem na stosie. Otóż nie to było najistotniejsze. Mówię o tym okresie średniowiecznym inkwizycji. Religia katolicka była, spełniała funkcję ideologii państwowej i była podstawą porządku społecznego. Kto głosił hasła, tezy podważające tą religię, to niezależnie od jego intencji, które mogą być nawet bardzo szlachetne, podważał, dezorganizował porządek społeczny. I wobec najgroźniejsza w tej dziedzinie była oczywiście dywersja ideologiczna w sferze dogmatu. I dlatego do obrony przed tego rodzaju dywersją, która bynajmniej nie miała też charakteru czysto informacyjnego, bo Katarzy, tam Albigenci, Albigenci doszli i kto się nie przyłączył, to potrafili palić i zabijać. Są to już bardzo energetyczne metody. Utworzono specjalną instytucję zwaną Inkwizycją Świętą, która była środkiem walki informacyjnej. Cała strona energetyczna była w rękach władz państwowych. A więc tortury, później ewentualne palenie na stosie, to załatwiała władza państwowa, świecka władza. I stosowała takie metody, jak wtedy były przyjęte. No tortury wtedy nawet w procesach zwykłych kryminalnych były używane. To nie inkwizycja wymyśliła. Energetyczny system motywacji wydobywania. No tak, po prostu. Oczywiście bodźce witalne dominowały i stosowano je. Ale to świeckie władze. Kościelny aparat inkwizycyjny, najpierw to franciszkanie mieli, ale dość szybko przekazano to dominikanom, którzy byli wtedy zakonem o najwyższym poziomie intelektualnym. No święty Tomasz Zakwinu przecież. No i święty właśnie. Sam Dominik chodził po tych, tym obszarze południowej Francji, gdzie po prostu ta herezja była, dominowała i nawracał. Nawracał sam jeden. I nigdy inkwizytorzy kościelni nie byli uzbrojeni. Przyjeżdżali do miasta na przykład zagrożonego herezją, bezbronni, walczyli tylko informacją i rozpoczynali od tygodnia miłosierdzia, a nie od żadnych stosów czy tortur. Kto się zgłosił w tygodniu miłosierdzia i wyznał nie tylko wszystkie swoje winy, ale nie na spowiedzi, bo jak na spowiedzi to by księdzu zamknął usta i to już by było informacje nie do wykorzystania procesowego, bo złamanie tajemnicy spowiedzi ekskomunika automatyczna. Tylko przed inkwizytorem, jako no nazwijmy to po dzisiejszemu, funkcjonariuszem policji ideologicznej, politycznej. Musiał wszystko powiedzieć, ale żeby pomóc ratować duszę współgrzeszników, to musiał też o nich wszystko powiedzieć, co wiedział, o ich grzechach.
tej działalności, mówiąc po dzisiejszemu, wywrotowej. Później stosowano obróbkę informacji, której mogliby się uczyć niektórzy dzisiejsi prokuratorzy, a nawet i sędziowie. Otóż pierwsza sprawa. Odrzucano wszystkie donosy spowodowane chęcią zemsty. Ktoś się nad kimś chciał zemścić, to donos na niego złożył do infidencji, to odrzucano. I donosy spowodowane chęcią wzbogacania. No spadkobiercy chcieli szybciej spadek przejąć, to napisali donos o spadkodawcę, żeby poszedł na stos i oni wtedy dziedziczą. Takie odrzucano od razu. No ja bym chciał, żeby dzisiaj taką obróbkę stosowali dzisiejsi prokuratorzy, że donosy spowodowane chęcią zemsty lub wzbogacenia odrzucamy do kosza. A ja mam pytanie, jak to oni poznawali? Jak zebrali dużo informacji z wielu źródeł, a mieli też i źródła urzędowe, niezależnie od tego przecież inkwizytor był księdzem, spowiadał, tych informacji nie mógł ujawnić, ale była to pomoc operacyjna do oceny informacji tych procesowych. Mieli dużo komunikatów, wyciągali informacje. Z wielu źródeł. Z porównania. Oczywiście, z porównania. No tak, jak się powinno robić. I teraz była zasada. Po tej obróbce, czyli odsianiu śmieci informacyjnych, to trzeba było co najmniej wartościowych informacji z dwóch niezależnych źródeł. I wtedy dopiero wstrzymano czynności procesowe, inkwizycyjne. Dzisiaj, jak mają świadka koronnego, to w prasie nieraz czytam. No, niedawno był, jak gangster wykończył, był świadkiem koronnym i wykończył dwóch oficerów policji, którzy tam się gangsterom dobierali do skóry, bo twierdził, że to są wtyki gangów w aparacie policyjnym. A u nas jak jest świadek koronny, to co on mówi, to już jest objawienie. Dla niektórych, bo nie wszyscy prokuratorzy są tacy bezkrytyczni. Ale ponieważ nie ma żadnej teorii dowodów, nie wykłada się tego na studiach współczesnych, żadnej teorii dowodów sądowych, no to według maćkowego oka pana prokuratora zależy, czy potraktuje świadka koronnego jako objawienie, czy będzie jednak sprawdzał i brał pod uwagę, że to może być zemsta nietoperza, co jest bardzo prawdopodobne, bo takie metody są stosowane. No i proszę was, to była bardzo precyzyjna metoda. Jeżeli potem wezwano tego delikwenta na rozmowę, tłumaczono mu jego błędy, intelektualnie najpierw na niego wpływano. Jak był zatwardziały, no to wtedy go wydawali w ręce już świeckich funkcjonariuszy inkwizycji, a ci już działali bodźcami witalno-energetycznymi, aż do stosu łącznie. Ale w każdej chwili ten herezjarcha mógł wyrzec się swoich błędów i wtedy wracał w ręce kościelnej inkwizycji. No jeszcze słuchajcie, jeżeli ktoś się w ogóle zgłosił na początku i w tym tygodniu miłosierdzia wyznał swoje winy, to w ogóle nie był karany energetycznie, tylko miał jakieś kościelne tam kary, że musiał stać przez jakiś okres w kruchcie w czasie mszy z głową posypaną popiołem albo odbyć pielgrzymkę. Tu żadnej energetyki nie było, tylko... A z tego Giordano Bruno, który był eks-księdzem i herezjarchą, robi się jakiegoś męczennika w ogóle i tak dalej, a jeszcze człowiek nie chciał... iść na stos. Znaczy, odwrócił jeszcze głowę od krzyża, kiedy... Więc nie, no, proszę pana, po prostu w tamtej sytuacji człowiek, który tak postępował, był wywrotowcą. No ponieważ heretycy stosowali metody, mówią dzisiaj, terrorystyczne. Dam wam przykład. Chyba do Tuluzy, o ile mnie pamięć nie myli, albo do
innego miasta, tam gdzie właśnie heretycy działali. Przyjechała ekipa inkwizytorów, to ci heretycy ich zabili, czaszkę głównego inkwizytora wypreparowali, później na uczcie główny herezjarcha pił wino z czaszki inkwizytora i znosił zdrowie tutaj. Ale wie pan, ci ścigani heretycy to też nie byli wolni od energetycznych metod. No i jeżeli weźmiemy statystykę, ile osób poszło na stos w wyniku działania naszej katolickiej inkwizycji, a ilu w wyniku inkwizycji protestanckiej, bo też protestanci mieli swoją, to obie strony stosowały, to dużo więcej poszło w wyniku protestanckiej inkwizycji. Te procedury nie były takie subtelne jak u nas. Od strony informacyjnej oczywiście mówię, nie energetycznej. Energetyczne to były porównywalne. A szczególnie w Nowej Anglii, w późniejszym... Tamto się działo. Prezbiterianie i Kwaszy. To tam było... Proszę pana, no takie były wtedy czasy. To tak samo jak teraz w ramach walki z terroryzmem się robi różne podtopienia, tortury w śledztwie i tak dalej. Oczywiście. No, granica czasem poza granicami. I słuchajcie, można powiedzieć, że tutaj ten okres pierwszej generacji obejmuje starożytność i średniowiecze, mówiąc tradycyjnie. Musimy już skończyć niestety. Cesarstwo rzymskie miało w szczytowym okresie 80 milionów, proszę sobie napisać. Mówię o tej eksplozji ludnościowej związanej z rewolucją informacyjną. Ile milionów? 80. To jest drugi wiek. W drugim wieku Cesarstwo Rzymskie miało 80 milionów, gdy cała ludność świata liczyła 200 kilkadziesiąt. To są szacunkowe dane. Drugim kolosem były Chiny. Chiny miały 60 milionów wtedy. To te Chiny konfucjańskie. Tam też była jakaś rewolucja informacyjna. W tym samym okresie oczywiście. Tak, w tym samym okresie oczywiście. Ludność Bizancjum w 500 roku to było 26 milionów. A jeszcze można by powiedzieć, ile cała Ziemia wtedy miała w drugim wieku? 250. No, powiedzmy około 250 liczby w przybliżeniu. To są szacunkowe dane według Kurowskiego. Według pracy Kurowskiego na temat właśnie demografii historycznej. 60 więcej powiedzmy. Słucham? No 60 więcej. Ludność Bizancjum 26 milionów. Państwa Arabów. Bizancjum w 500 roku 26. W 1050 20. Czyli się kurczyło. No trochę jak Unia Europejska. A w którym zadzieli co? 26, a w którym 20? 26 w 500 roku, a 20 w 1050. Natomiast państwo Arabów w tym czasie miało 25 do 30 milionów. To są takie porównawcze dane i to wszystko są kraje, w których się w jakimś zakresie odbywała ta rewolucja.